Czy moje jadalnik jest pijany dzisiaj? Okej, chyba przestał być pijany. O, teraz lepiej. Chciałbym wiedzieć, co się dokładnie tutaj wydarzyło, bo z jakiegoś, Bóg wie jakiego powodu, nie mogłem go zmaksymalizować z powrotem. Ej, nie byłby to pierwszy raz, kiedy gra robi coś bardzo dziwnego, kiedy jest streamowana. Dobra, jak już tu chodzisz, to może spróbuję cię ogarnąć, co? Dobra. Gdzie jeszcze? Halo, kamera? Au. Dobra, przynajmniej to nie zabiło. Bo bywa tak, że to potrafi zabić. Aha. Jak bardzo można je trafiać? Nie no, żartujecie chyba, że tego się nie da. Okej, najwyraźniej tego się nie da. I nie żartują. No dobra, jak tego się nie da, to inne się będzie dało. Czy dużo ci jeszcze zajmie, zanim się uspokoisz? No trochę tego masz. Nie daj się wnieść, nie daj się wnieść. To najważniejsze. Aha, dobra. Au. To bolało. Gdzie jeszcze masz? Jezu! Chcę ci pomóc, daj sobie pomóc. Kolego. Czy już dajesz sobie pomóc? Chyba nie. Czyli trzeba ci jeszcze za pomóc. Tu masz parę, widzę. Zaraz nie będzie chciał stąpnąć tą nogą. Au! Kamienie też odrzucać. To jedno. Czyli chyba to już tak będzie siadał. Czy to jest? Nie, to placeń. Tylko przez to myślałem, że to czerwony znak do przywoływania ludzi i takie. Hold up. Hold up. No i dobra, jeżeli chcemy, to możemy sobie zduplikować kiedyś Remembrance w tej chwili. Nie, że z nich jakoś specjalnie korzystał, ale gdyby nam zależało, to możemy. To jest na tej zasadzie. No dobra. No to jak już tu jestem, to wypadałoby zamek ogarnąć w takim razie. Aż ja nienawidzę tego zamku, Matko Boska. To jest niesamowite, jak bardzo można nienawidzić jednej lokacji za przeciwników, którzy się nim znajdują. I bynajmniej nie mam na myśli tego, co tutaj sobie biega. Bo z nim już jak tak w miarę nauczyłem sobie radzić się. Podkreślenie to w miarę. O, i nawet to do mnie stagerują. To bardzo miłe. A tylko do mina. Zastanawiam się, czy ja w ogóle jestem wystarczająco szybki, żeby ich normalnie atakować po ich atakach. Czy muszę próbować tradeować? O, tu możesz się jeść, bo stamtąd się to bardzo nie ruszysz. Okej, nieważne. To było trochę zbyt optymistyczne założenie. Słyszałem jeszcze coś i nie jestem pewien, co to było. A, już widzę co. Druga bestia. To jest bestia. A się zdaje być trochę bardziej ranna. Czemu to brzmi, jakby coś jeszcze tu było? Nie podałem się ten odgłos, według którego coś jeszcze tu jest. No ale tyle. Nie mam czasu na to ataki. I nie powinien też stać wreszcie. Nie zdążę? Zdążę. Dobra, mamy to.
Na szczęście bestii są tylko dwie i obie na wejściu, więc teraz już będzie odrobinę lepiej. Podkreślenie słowa odrobinę, bo skłamałbym twierdząc, że reszta tej lokacji będzie przyjemna. Byłoby to bardzo duże kłamstwo i nadużycie z mojej strony. Sam zamek Sol, w którym właśnie jesteśmy, nie jest jakoś specjalnie duży. Więc to też jest, powiedzmy, jakiś tam pozytyw, także nawet jeżeli, powiedzmy, gdzieś tam nam się zdarzy wywalić czy coś, to nie stracimy aż tak dużo, powiedzmy. Tutaj głównie największym problemem będą spierdolone ptaszydła i jeden rodzaj przeciwników, na który się jeszcze z pewnością natkniemy, choć to. O Jezu, oczywiście, że nie mogę. Chciałem ten miecz za... ile? Holy fuck, ile? A, nie, raz jest, bo przecież mnie jest tu leczył za mniej, bo mam tego. Bo mam runę. Która mi HP zwiększa, Jezu. Ależ ja was kurwa nienawidzę. Jeżeli jest coś, czego nienawidzę w Elden Ringu, są to latający przeciwnicy, jeżeli się nie ma jakichś speli z czegoś, bo walka z nimi wręcz jest strasznie irytująca. Ciężko się ich trafia przede wszystkim. To jest główny problem, bardziej niż cokolwiek innego. Czy to będzie jeszcze jakieś plaszydło, czy na coś się loknę? Chyba nie. Mam nadzieję, że coś mi to zaraz nie spadnie na łeb. Ja też nie możemy sobie spać z tej strony, gdzie barykada by nas wcześniej blokowała. Zobacz najpierw, co będzie z drugiej strony. Cześć, piasku! A, bo tak, my wchodziliśmy tutaj. Tutaj było ptaszydło i możemy iść tu. Czemu to wygląda tak bardzo, jakby coś mnie tutaj bejciło? Wielki. Wielki to nieprawda. Padają wciąż na hita. Jeżeli je trafię, co jak widać na załączonym nie jest oczywiste. Czy to można z tej strony otworzyć? O, oczywiście, że nie. Czego innego się mogłem spodziewać? Does not open from the side. Za każdym razem. Chyba co tutaj będzie? Na razie nic, co dziwo. Jestem pozytywnie zaskoczony. Okej, słyszałem duchy. Słyszę też, że te duchy atakują wiatrem, co mi się trochę nie podoba. Ba, to mam tych dwóch. Czy tutaj na górze coś jest? To ważne. Kolega mnie nie trafia. Tutaj są duchy. Ba. A nie, to tylko tamten nie strzela. Często się zastanawiałem, czy to ktoś jeszcze, czy tylko ci. No dobra. Teraz pewnie jak tutaj wbiegnę na schody, to coś się pojawi. Yep. O Jezu! Idź chuj. Zablokował. Podobnych rycerzy spotkaliśmy w zamku Stormwell. I byli tam równie obrzydliwi, tylko tutaj jeszcze mają zauważalnie wyższe statystyki, przez co są groźniejsi, prawda? Chociaż ten te przeciwnika tutaj tak jeszcze nie jest absolutnie najgorszym, co można spotkać. O co to nie. Są znacznie gorsze rzeczy, niestety. I mam nadzieję, że nie będę musiał przez nie jakoś specjalnie cierpieć. Gdzieś tutaj widziałem, że coś się świeciło, tutaj się świeci, ale to musiałbym tam aż skoczyć. A, bo tak, tutaj na pewno widziałem, że Grace jest. A, odpalić go odpalę, siadać przy nim nie siądę. A zgaduję, że jedne i drugie drzwi są puste, w sensie nieaktywowalne, tak. Nie chcę siadać, bo chcę jeszcze wrócić się i zobaczyć, co mogę zwiedzić, powiedzmy, spadając tam przy tej barykadzie. Bo wiem, że nie wszystko jeszcze zwiedziłem, a wydaje mi się... No, lecę. Ulala. Dużo tych ślimaków.
A, nawet Devinka to jest. Nascent Butterfly. Na górze będziemy mieli... Fandagers. Raczej nie korzystam z tego, ale... Jak są? Czemu nie? Poza tym... Nie widzę, żeby coś tu specjalnie było. Nawet tutaj wypaść nie można. Niestety, bądź na szczęście, zależy od punktu widzenia. Możemy za to tutaj przejść jeszcze. Słyszę przeciwników. Nie podoba mi się to, że słyszę przeciwników. O Boże, to są ci, którzy się teleportują w ogóle. Duchu. To wiele wyjaśnia. Dlaczego słyszałem więcej niż jeden blink nas? Kogo się jeszcze słyszę? Coś stoł mnie. E? A nie, z góry, Jezu. O Jezu. Au. Myślałem, że zdążę się zalować. Dobra. Stój. Ała, mam mało HP. Klejty. ILE?! Holy fuck. Jezu Chryste. Ile oni zadają? Pancerz wygnańca. To był ten kolega? Nie, tej dwóch było w sumie. Gdzie jest ten drugi, który we mnie rzucał? Bo to niemożliwe, że on jednocześnie we mnie rzucał i tymi... I bomb... Znaczy rzucał bombami i strzelał do mnie w balisty. What the fuck? Nie chcę pytać, co się stało. Tutaj chyba nie skoczymy. A czy tutaj coś ciekawego? O Boże. Chyba nieźle. A, czyli tutaj wracamy po obraz. Obraz czarodzieja. Otwieramy sobie drzwi, które wcześniej były w jedną stronę. Swoje pytanie. Mam to odblokowane, więc z czego mogę się teleportować, więc przynajmniej o tyle luzik jest. Dobra. Tu mamy przedmiot do kopa. Aczkolwiek nie wiem, ja jestem tak przyzwyczajony do kopowania przez tego. Przez Seamlessa. Że podejrzewam, że bardzo ciężko byłoby mi się przyzwyczaić w drugą stronę. Seamless przede wszystkim pozwala koopować się praktycznie wszędzie, tak? A normalnie Elden aż tak hojny, powiedzmy, nie jest. Bardziej na zasadzie, że można się w konkretnych miejscach przyzywać albo coś. No bo to wydaje mi się, że w takim razie to już będzie wszystko, więc teraz już rzeczywiście mogę się teleportnąć. A, czy to mi odnawia w rzeczywistych tak? Powinno. Tak, odnawia. No dobra. Ale spokojnie. Najgorsze jeszcze przed nami. Chciałbym żartować, ale niestety nie żartuję. Wielkie słońce, mroźne słońce, sol. Poddaj się zaćmieniu, daj życie bezdusznym kościom. Eclipse Shuttle. Czym ty jesteś? Jesteś Cursordem, którego niestety nie ma za bardzo jak używać przez statystyki. Wiesz, z czego on wymaga? 25 dexa, 30 faith, czyli zdecydowanie... Ojo! Prosił cię tu kto? Dobra, teraz to już nie ma staminy. Dobra, to było trochę to piękne. A, dostaliśmy jego tarczę przy okazji. Nice. Dobra, teraz na spokojnie, nie zejść niczego głupiego i niemądrego. Bo w tej lokacji niestety oto jest nieprzyzwoicie prosto. Zwłaszcza w tej części lokacji, do której właśnie się udaje.
Aha, kolejny, kurwa. Nawet nie wiecie, jak w takich sytuacjach brakuje mi granie magiem, żeby móc po prostu ostrzeić tych kuszników, zanim wejdę na górę. Au. Chyba spokojnie, prawdziwe memy dopiero zaraz przed nami. Tu na dole chyba nic nie ma, więc nie ma co patrzeć. Try learning out and try surface. Likely song for default. Time for good luck. Oj, nie żartują. To jest najgorsze. Widzicie te dwa skurwysyńskie? O Jezu! Nie! 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 Okej. Okay. Żeby nie było, to combo potrafi być praktycznie nieprzerywalne. Dobra. Chłop poszedł i sobie głupi i rozwalił. Znaczy, co gorsza, on wciąż żyje. A teleport sprawia, że on będzie mógł się raczej do mnie teraz teleportnąć. Otóż to. Gdzie on jest? Tu jesteś. Generalnie zdarzało mi się mieć jakieś, ja wiem, 1600 HP i zejść na jedno pełne combo. Bez żadnych talizmanów, które zwiększają mi obrażenia przyjmowane. Także... Nie jest to przeciwnik, którego można lekceważyć. To jest najdelikatniejsze, co mogę o nim powiedzieć. Nawet jeżeli to zwykły mobek, a nie żaden boss, ani nic takiego. No dobra. Teraz możemy się grzecznie wrócić. I chciałbym spaść do tego kolegi. To chyba najpierw tu muszę spaść. Muszę? A może właśnie nie mogłem? O, zaraz się przekonamy. A czy tu na dole coś jest? Nie, tam na dole tylko wrócimy. Czy tu na dole coś jest? Tam skąd przyszedłem. Czyli jedyne co, to możemy tutaj sobie zejść. A że schody są dość wysokie, a na dole są szczury. Czemu on tak dziwnie chodzi? O Boże, one przeżyły. Wow! Jak bardzo można je trafiać? Sniffing 7. Edo? Czemu? Nie agrował. To mnie ciekawie. Ciekawi. Aha. Dobra, czy tu jeszcze będzie coś niebezpiecznego? Mam nadzieję, że nie. Widzę, że coś się świeci. Lunark. No dobra, jak Lunark, to spoko. A tutaj chyba z powrotem byśmy też na dół spadli ten do miejsca, w którym już byliśmy, więc wydaje mi się, że teraz już możemy sobie grzecznie, kulturalnie, spokojnie wracać. Tam, gdzie powinniśmy być. No i oczywiście mam taką możliwość, bo na tym też się powejdę. Czy nam... Naprawdę? Nigdy nie wiem, od czego zależy, czy... Skacząc na coś, to coś się rozwali, czy to coś się nie rozwali. Nie, serio, kompletnie nie mam pojęcia, od czego to zależy. Oh well. Chyba po prostu tak zrobię. Żeby sobie ukrócić trochę drogi. I nie musieć wracać przez przeciwników, których już zabijałem wcześniej. O, znowu chcę mojej dupy, prawda? Nie tym razem, na szczęście. Dobra, czyli byliśmy wcześniej tutaj w prawo, to możemy iść tędy. Generalnie warto mieć na uwadze, że tutaj jest sporo jakichś poukrywanych przeciwników. Case in point. Mi radzę się i tak mimo wszystko zająć w pierwszej kolejności. A czy to wszyscy? Ten mi zaraz pewnie na łeb spadnie, co?
Czy ja go mogę ściągnąć, żeby spadł? Powiedz ty mnie. Spadniesz tak, czy nie? Drugiej strony. Czy to nie oznacza, że mogę go po prostu... Ale tutaj będę rzucał tak, jak rzucam. To na pewno, nie? Czy mamy jakieś inne? Mieć mam. Tylko wezmę sobie to nieco silniejsze, żeby szybciej poszło. Jezu, 216 obrażeń. A, czy tu jeszcze jakiś się ostał? Chyba nie. A generalnie... Fuck! Chodziło mi głównie o to... O Boże... Nie! 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 O Boże... Zaczyna się. Oh boy, there we fucking go. Chodziło mi o to, żeby ich powybijać, żeby nie mogli przyzwać swoich kolegów. Co jak widać bardzo dobrze mi wyszło. Ah. Idź w chuj. Powiedziałem coś. Powiedziałem coś. Chyba wyszło trochę mniej dobrze niż planowałem, ale... Wciąż się, powiedzmy, udało. Z tego co pamiętam, magiem to dużo lepiej idzie, bo... Dużo łatwiej się na nich po prostu zlokować w ten sposób. Dobra, tutaj sobie możemy windę uruchomić. Jeżeli chcemy mieć skrócik i nie użerać się z tymi łajzami przy potencjalnych powrotach. A tu mamy samego bossa zamku Sol. Łyknę sobie Stusa zawczasu, będę ambitny i łyknę sobie Exalted Flash. Commander Nialk, nieprzyzwoicie przypomina innego bossa, z którym już się mierzyliśmy wcześniej. Ach, i kurwa, on też przywołuje tych dual wieldujących skurwysynów. Dlatego moja dobra rada, którą mogę polecić, to zająć się najpierw samonami. A potem zająć się samym bossem. Na szczęście boss daje nam taką względnie możliwość. A jak zabijamy samony, to on sam się odpala z elektrycznością, ale mimo wszystko moim zdaniem dużo łatwiej jest walczyć z bossem, jak jest sam, niż jak ma pomagierów. Au! Au! Boże święty. Oj. Holy fuck, ile on zadaje. Nawet tutaj musimy odejść od tego kółka, które on robi, bo ona jest dość spora, jak widać. Czy on zagrawał? O, Dominik zagrawał. O, o, teraz jest prawdziwy stagger. I możemy go na nich postawać. Ładny damage. Paniczne dole to nie jest coś, co powinienem robić. Ja nie... Był taki moment, że czułem rytm tej walki, ale to zdecydowanie nie jest jedna z tych walk, kiedy czuję ten rytm. W dodatku fakt, że walczę dużo cięższą bronią niż zazwyczaj, na pewno mi nie pomaga. I fakt, że nie mogę zripostować tego jego pierwszego ataku swoim własnym atakiem bez nadziei się na końcu, też mi nie pomaga. Bo jestem przyzwyczajony, że mogę wcisnąć tam ten jeden atak i potem... O Boże. To mnie nie trafiło. To mnie nie trafiło. To mnie musiało w końcu trafić. Hop. Obaj się nie trafiliśmy. Oj! Dobra, nie trafił na szczęście.
No dobra. Oj, nie podoba mi się to, co widzę. Jestem też trochę za blisko niego. Ryzykuję. Niesłusznie. No bo jeszcze jakieś... Wydaje mi się, że... trzy hity. Albo dwa. Zgadzam się, to były bardzo dziwne hitboxy. Nie będę kwestionował tego, jak dziwne one były, naprawdę. Znaczy, wiem, że niektórzy ludzie na przykład się specjalizują w robieniu runów typu... typu nie używamy roli na przykład, tak? I właśnie wykorzystują tego typu hitboxy do tego, żeby unikać ataków nie używając rola. Bo to nie jest tak, że gry typu Dark Souls, Elden Ring wymagają absolutnie rolowania i ten... i bez rogi rzeczy się nie da unikać, tak? Iframe kredają są bardzo przydatne, ale nie są obowiązkowe ani konieczne. To warto mi się na uwadze. Widziałem, jak ktoś robił Margita właśnie w ten sposób, że po prostu wykorzystywał skoki, odpowiednie ustawianie się do walk, odpowiednie przesuwanie się względem ataków. Właśnie wszystko po to, żeby móc nie obrywać jako tak od ataku bossa. Cały powód, dlaczego przechodzimy do zamku Sol, to znalezienie drugiej połowy medalionu Halictri. Dobra, i teraz pytanie za 100 punktów. Co ja chcę zrobić? Idziemy się dobrze bawić? Powiedzcie mi. Idziemy się dobrze bawić, co? Wiedziałem, że się zgodzicie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dostaliśmy kiedyś dawno temu drugą połowę sekretnego medalionu Halictri. I jest on opisany tak, że można go użyć w windzie Rolled. Teraz oprócz tego, że możemy pokazać medalion, możemy zmienić akcję, żeby pokazać sekretny medalion. To też uczyńmy. Odpowiedź na ten medalion Linda zabierze nas w nieco inne miejsce. Bardzo fajne i przyjemne. Ukośnik S. Oczywiście ja nie szkaluję, gdzież ja bym śmiał zrobić coś tak okropnego jak szkalowanie. Ale generalnie dojeżdżamy do... Znam, że to wciąż będzie opisane jako Windadolt. A nawet nie mogę mapy odpalić jeszcze lepiej. Jest tu ciemno jak w dupie. Jeżeli ktoś się lubi sudoku, to może sobie tutaj spaść na dół, nie polecam osobiście. Nie no, ja nie mam szkalowania od siły, ja właśnie siłę to uwielbiam. Proszę mnie tu nie mówić rzeczy, które są nieprawdziwe. Ukryta ścieżka do Halictri. Muzyka jak w katakumbach, wygląda jak katakumby. Na szczęście ten odcinek katakumbo podobny nie jest jakiś specjalnie długi. To jest największy pozytyw chyba tego wszystkiego. Coś tu jest i jest tutaj na górze też niestety.
On spadnie od razu, jak tu przejdziemy. Czy od razu, to nie wiem, ale na pewno spadł za nami. Dziubasek. Ma trochę HP. Wybiję go z Tagera, bo strzelinowałem ataki. Chyba teraz nie popełnię tego błędu. Fajne jest to, że dwa ataki go praktycznie stagerują. Więc mogę zejść tak, mogę zejść tak. Schował łeb. Mogę zejść tak. I jeszcze raz go stagerować. Znaczy zripostować. Akurat tego typu przeciwnikom riposty zdają zdecydowanie więcej niż zwykłe ataki. No dobra. Generalnie jeżeli chodzi o sekretną drogę do Halixii, to ma ona swój śmieszny gimmick, którego ja bardzo nie lubię osobiście. Mianowicie są tutaj dwie ścieżki, które można obrać. Pierwsza to jest ta, którą widzimy i którą właśnie zresztą idziemy. A druga jest... niewidzialna. Chciałbym żartować, ale niestety nie żartuję. Tutaj spada kolejny oktopusek. Czy jego też mogę? Tak, nice. Niestety mamy też tutaj wulgarną milicję. W dużych ilościach. Więc nie omieszkam sobie użyć weapon alta. Au. Nie podoba mi się też, że używają rzeczy normalnie związane są z tym. Jak to było? Gulankiem. Dobra, dziab. Proszę nie przebijać mnie, boys. A wiecie, że absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby mnie tutaj przerzuciło przez tą barierkę i bym spadł na dół? Dobra. Realnie mniej więcej widać nawet, gdzie trzeba, powiedzmy, spaść jako tako, żeby kombinować. No i teoretycznie zrzucając sobie Rainbow Stone'y możemy tak mniej więcej pokazać sobie drogę. Jeżeli mam być szczery, nie czuję się w tej chwili na to, żeby to robić. Dlatego przynajmniej zgarnę ten... Przynajmniej zgadnę sobie to ognisko, które będzie za tymi ośmiorniczkami. Nie wykluczam, to chciałem powiedzieć. Nie wykluczam, że tam zaraz pójdziemy. Ale po prostu... Powiedzieć, że... Nie przepadam za tym, to jak nic nie powiedzieć. Tak swoją drogą, zastanawiam mnie jedna rzecz w sumie. Bo kojarzę coś takiego, że... Chyba gdzie to leży? Tu to leży. Dobra. Że silne ataki nie są w stanie... zrzucić gracza w przepaść. Co właśnie zostało udowodnione, że jest wielotnym kłamstwem. Nie ufajcie temu, co przeczytać na Reddicie. Reddit was okłamuje. Znaczy inaczej, generalnie to działa. Ale ewidentnie nie działa to w miejscu, gdzie ścieżka może być niewidzialna. I... Nie ukrywam, że ma to dużo więcej sensu, niż ktoś mógłby chcieć przyznać, że ma. Au. Przestań używać magii śmierci. Ty też. Granie te procentowe obrażenia, które otrzymujemy, to jest właśnie magia śmierci i one po jak sam skutecy. Dobra, ale tym razem przynajmniej mamy jeszcze jeden punkt, który będzie nam pokazywał, gdzie musimy iść. Nasze dusze. Ha, ha, ha. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj sobie można po prostu przejść. Coś z nami jest? Nie. Czy ktoś jest w tej ścianie do zniszczenia? Zobaczmy. Tak. Tak podejrzewałem, bo nie było za bardzo innej drogi tutaj. Na szczęście tak ja nie miałem mimików, więc nie muszę sprawdzać. Srebrny skarabeusz.
A ta ściana? Chyba jest zwykła. Dobra, i teraz pytanie. Czy ja mogę sobie kraftować na Imbowstone w ogóle? Tak, powiem, więcej mogę i dużo sobie wykraftować. Więc pozwolę sobie je tu wrzucić na chwilę. Bo mówię, wydaje mi się, że one będą w tej chwili dla nas najlepszą metodą na... Ja tylko nie wykraftowałem w końcu, prawda? Tak. Na sprawdzanie, czy gdzieś możemy iść. Okej, okay, tutaj spadło, więc odpada. Tutaj? Spadło. Tutaj? Spadło. No dobra. Tu można iść. Gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że można tutaj iść praktycznie cały czas prosto. Ale zgadywać nie chcę. Zwłaszcza, że widzę tam milicję, która już na mnie czeka. O, jeszcze tam widzę, że będzie można przejść pewnie. Dobra, powiedz mnie, czy tu jest ścieżka. Tu jeszcze jest. Tu jeszcze jest. I tu jeszcze jest. Czyli tutaj będzie do końca praktycznie. Dobra, zróbmy to tak. Ja się zastanawiam, czy pozostaje nie tak gry, czy nie. Au. Goddammit. Te cięcia są czasami za wysokie, jak na to, że powalają przeciwników. Dobra, Sacramental Bat, nie było warto. Czy któraś jeszcze ściana tutaj jest zniszczalna? Pewnie nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. No dobra. Teraz widzę generalnie, że ścieżka jest też w tę stronę. Tylko muszę ją sobie wyznaczyć. Tu mogę. Tu mogę. Tu mogę na pewno. A tu? Tu też. Na szczęście mam dość dużo tych kamyków, więc mogę sobie tak w miarę bezpiecznie oznaczać drogę. Nie, bo tutaj się po prostu bardzo mocno boję, że... Ja tak z ciekawości. Ej, dzieje się to? Tutaj ścieżka jest praktycznie. O, nie. On mi praktycznie sam wyznaczył ścieżkę. Cake W. Skąd ty się tu wziąłeś? To pewnie będzie ukryte. Nie? O! Och wy! Och wy. Ale teraz tak, tutaj powinien być w stanie sobie po prostu spaść. Tak. Jestem w stanie tutaj sobie po prostu spaść. Luna bohatera, kolejna wielka ośmiorniczka. Nie jestem pewien, czy chciałem tutaj tak spadać trochę. No ale niech będzie. Kolejny stagger. Jeszcze jeden chyba wystarczy. Kto potrzebuje zagenerować staminę od mina? Halo? Gdzie moje staggery, kiedy są potrzebne? No, dźwignia. A, gdzieś się otworzyły wielkie drzwi, ciężkie. To kolejna milicja.
Tam też jest misja, niestety. A? To pytanie, czy oni tu czegoś strzegą? Czegoś na pewno. Wiesz co, chodź tu. Nie będę ryzykował. Leżeć. Aj, to trzech jest w ogóle. Oli, tak. Au. Nie, go po prostu rzucę. To teraz pytanie, jak bardzo nie było warto? Oj, tak, tak? Oj, bardzo. No dobra. Teraz pytanie, czy tutaj coś jeszcze na mnie czeka, albo nie? Jest jakieś przejście, bok. Tutaj man ahead. Wicked sword ahead. Tam coś było. Ale na razie sobie podjedźmy po prostu. Spaldek tutaj jest na +2. Nice. Co tu jest? Pomijając na chwilę obecną trasę kamery, która będzie mnie irytować. Szczerze mówiąc, to trochę boję się tam spadać, bo boję się, że będę musiał przez to progres cofać, ale niech będzie. Hidden path ahead. Oh yeah. To mnie... O Boże! Już widzę, gdzie mnie to cofnęło. To jest takie, widzę, gdzie mnie to cofnęło i absolutnie mi się to nie podoba. Czy ta ośmiorniczka właśnie stwierdziła, że spadnie sobie na śmierć? Nie, ona siedzi gdzieś na niewidzialnej platformie. LMAO. Dobra, pyta. Czy wy to widzicie? Oli, fakt, czy wy to widzicie? Pożałuję tego, co właśnie robi. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. To jest najgorsza decyzja, którą dzisiaj podejmuję. Nieważne, dałem radę. Oh my god, FromSoft fix plus flying ośmiornica? Chodźmy na dół. Teraz generalnie nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, co tutaj jest, bo jeżeli dobrze pamiętam, co tu jest, to nie pożałuję tego, co właśnie robię. A, skurwysynu. Gdzie jest mój miecz? Dobra, on mi nic nie zadaje, więc mogę go poszukać chwilę. O nie! Tylko niepotężny jeden obrażeń.
Dawno nie jadłem dobrego sera. Kurwo. Czy opcja mi rzucać moimi własnymi nożami do rzucania? Kolego! On mnie rzuca moimi własnymi nożami do rzucania. Chyba wciąż mi nie zadają, by the way. Generalnie wydaje mi się, że już o tym wspominałem, ale gimmick Mimic Tearów jest taki, że mają dokładnie to, co my w momencie, kiedy wchodzimy na arenę. Albo w momencie, kiedy go uruchamiamy. Nie jestem co do tej części 100% tak pewien. Więc po to zdejmowałem miecz przed walką. Bo wtedy on bije pięścią, jak bije pięścią, to efektywnie nie bije. Black Flame Monk Amon. Death Note? Death Note. No wiecie co, jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Skoro już mowa o Death Note'ach. Ciekawe jak kolega Gurang zareaguje na kolejne Death Note'y, z którymi przychodzimy. Jestem pewien, że będzie bardzo ucieszony. Potrzebuję mniej więcej 100 tysięcy, czyli 40 tysięcy. Powinienem mieć tyle. Jeszcze będzie mało. Najgorsze jest to, że nawet 2000 takie równe mi nie da wystarczająco w tej chwili. 3800, 2,5 wystarczy. Kurde, koleci, żeby dawać inne statystyki. Na przykład siłę. Więcej siły. Ej, Gurang. Chcesz defluty? Pap defluty. Niech coś znajdę tam w karmie. Bisklo Greathammer, Kamień Guranka, Bisklo. Okej. Czy ja nie biję tego? Kargulca? Tak z ciekawości. Zastanawiam się, czy on nie robi się po raz kolejny agresywny. Najwyraźniej nie. A mi nie będę narzekał, ale aż się upewnię. Bo wydawało mi się, że on się robi agresywny więcej niż raz. Spróbujmy jeszcze raz. No, nope. Jest spokojny. A dobra, w sumie skoro już tu jestem. Ej, Gargulcu! Pobij niedawno twojego kolegę, teraz pobiję i ciebie. Co ty na to? Ha, ha, ha! Niestety on bije zauważalnie sporo, ale na szczęście jesteśmy już au, na takim etapie, gdzie nie jest to aż takie straszne. Chcę się cofnąć na chwilę. Żeby dać sobie przestrzeń. Au. On też chce dać sobie przestrzeń. Dobra, on bierze topór, zdąży się wystosować raczej. To bo nie mądrze! Au! To zdaje więcej niż myślałem, co zdaje. Holy fuck. Chciałbym też nauczyć się w niego trafiać. Ech. Nie zdążę. A on teraz podleci do mnie. Dobra. Nie trafię. Przysięgam, za chwilę przestanę się lokować w tej walce.
Bo mam wrażenie, że to mi momentalnie to przeszkadza. Dobra, Estus. Jak widać, nielokowanie też mi nie pomaga. Tak, jedno. Aj, prawie. Esa. Kto pomyśla, jak przechodzi się tutaj na poziomie, który jest oczekiwany od gracza w tym momencie gry, to idzie znacznie lepiej niż jak się przychodzi nieprzyzwoicie wcześniej, co nie? O, przy okazji Golden Seed, który już jest nam do niczego niepotrzebny. Zastanawiam się przy okazji, czy my tutaj wszystko pokonaliśmy. Bo na pewno był tu smok. Smoka widzę, że nie ma, więc raczej jest pokonany. Zastanawiam się, czy ten Elfie w atakie był na dole, też został przez nas pokonany. To zaraz zerknę. Bardzo szybko. Tak na zasadzie, skoro i tak już tu jestem. Bo on był... Żeby nie skłamać... O tu. To o niego chodzi. O niego? Tak, o niego. Bo innych LT to nie widzę. Ale wydaje mi się, że jego też biliśmy. Jak nie, to się go pobija, jak tak to... Nie tracimy jakieś specjalnie dużo czasu na dojazd. Bo generalnie, jeżeli chodzi o Dragon Battle, to jest lokacja, która jest tak mniej więcej na ten etap gry, w którym jesteśmy teraz, bym powiedział. A jeżeli ktoś przychodzi wcześniej, to... Sam się prosi o kłopoty. Albo nie wie co robi, albo wie co robi i chce się dobrze bawić TM. Dobra, czy jego biliśmy? No to wracamy w takim razie do tego. Do ukrytej ścieżki do Heilig. Jak na sobie przy okazji runkę. I jeszcze jedną. Jezu, poziomy już na 100 tysięcy kosztują. Holy fuck. Ktoś boli na to patrzeć, powiem szczerze. No i dobra. Skończyła się zabawa. Czas na konsekrytę Snowfield. Jeżeli wcześniej mówiłem, że zabawa się kończy, kiedy wkaczamy na ten, na... Jak to cholerstwo się nazywa? Na Mountain Topsy, to w Consecrated Snowfield przenoście te razy 10. Przede wszystkim głównym problemem tutaj jest to, że jest cholernie zamieciście i nic nie widać. Dlatego moim pierwszym celem będzie dojazd gdzieś mniej więcej w tę stronę, gdzie mnie dwójka prowadzi. Mam nadzieję, że mnie będzie prowadzić. Nie przejmować się bijącymi wilkami, ani tymi łucznikami, którzy będą na nas strzelać. Trzeba tylko uważać, żebyśmy nie spadli nigdzie. To co słyszę... A, okej. Okay. Jezu, przez to myślałem, że to smok jakiś. I się przestraszyłem. Bo nie kojarzyłem tutaj żadnego smoka i takie... Hold on. Co mnie kurwa goni? No nie, ty mnie goniłeś. A właśnie tutaj muszę uważać, żeby nie spać za bardzo. Au. Mam wrażenie, że tutaj da się bardzo łatwo spaść poza mapę. Że tak to ujmę. A tego byśmy bardzo nie chcieli.
Właśnie nie jestem do końca pewien. Przydałaby mi się mapa jako taka. Zostaw mnie, zostaw. Zostaw mnie. Dobra. Chodź mi konkretnie o to miejsce, bo chcę mieć mapę tej lokacji. Jak już będę miał mapę, to będzie znacznie lepiej, łatwiej generalnie. Czy to wygląda jak miejsce, w którym można spać na dół? Trochę tak, tylko jedyne co to, że tutaj te głupie pierunki są, więc powinno się dać. Au! Holy fuck! Ja mu... Wiem, że mówiłem, że tutaj wszystko dużo zadaje, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Dobra, i tutaj przy okazji chyba odrobinę pogoda się ogarnia. Także o ile wcześniej nie było widać kompletnie nic, to teraz widać przynajmniej trochę. Przede wszystkim co nas najbardziej interesuje, to ta mapa nieszczęsna. Mapa Consecrated Snowfield. Jest ona w miarę blisko położona tego Mountain Topsów, ale jedynym przejściem jest właśnie to ukryte przejście przy windzie. Innego przejścia jako tako mieć nie będziemy. Jest przy okazji miejscem, w którym jest odzajebanie przeciwników, którzy zadają nieprzyzwoicie dużo obrażeń, w tym bossów. Do jednego właśnie też to podjadę. Przygotujcie się na tony dobrej zabawy. Chciałbym żartować, ale niestety to ta gasa i żartuje ze mnie, patrząc na to, jak łatwo tutaj umrzeć od wszystkiego. Nie czekajcie. Skoro już mowa o przeżywaniu, może to mi pomoże chociaż trochę. Ej, krabaj, krabik! Au. Mały jest. Przynajmniej daje 5000 dusz, więc nie jakoś specjalnie mało. Chyba tutaj widzę, że ośmiorniczka się czai. To jest ogniste... O Boże, dwie ośmiorniczki, naprawdę? Mnie nie obchodzą ośmiorniczki. Nie obchodzi coś znacznie gorszego. Wielki żmij Theodorix. Którego movesetu przysięgam nigdy wcześniej nie widzieliście. Jest pewien bardzo śmieszny gimmick na walkę z nim. Otóż to co widać. Da się ich napuścić na siebie. Prawda, Theodorix raczej zajmie się bardzo szybko w ośmiorniczkami, ale... Zawsze to powiedzmy pomoc. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Au. To widzicie ile on mi zadaje jednym atakiem? Stagger. Kolego, daj się. Kurwa! Nie zdążyłem. What the fuck? Czemu on tak łatwo staggeruje? O, tam się nie ogniem. A nie, on sobie broń buffuje, o mój Boże. Teraz się dać nieprawdziwa zabawa. Ośmiorniczka zaraz padnie niestety, więc nie będziemy mieli już pomocy.
Lubię takie pół HP tracić na hita. Nie powiem. Chciałbym, żeby to będzie tutaj pół HP. Dobra, może to chyba bardziej 1/3. Mam wrażenie, że to ta ośmiornica go tak stagerowała idiotycznie. O-o. To mnie powinno trafić tak bardzo, że gdybym był Teoderiksem, to prosiłbym teraz o naprawienie hitboxów. O, stagger. To nie wiem, czy będę miał go wykorzystać, bo lawa. Więc chyba po prostu tak zrobię. A, ja to nie mam staminy! Wow, dużo tej lawy. Znaczy... Dostajemy lawy, magmy. Czy on poszedł się z czymś innym jeszcze bić? Czy on właśnie poszedł bić małe kraby? Nie. On poszedł bić coś jeszcze innego. To mało. Słuchajcie. Ja nie będę narzekał. $180 000 dusz. Smocze serca razy 3. Możesz nie umierać. Pytanie, czy w jego leżu coś było ciekawego. Niebieskie motylki. Tam widziałem, coś się świeciło. I to chyba coś złotego. Ancient Dragon Smithing Stone, czyli nasza pierwsza możliwość lepszenia broni na maksymalny poziom. Biorąc pod uwagę, że nie korzystamy z broni, które używają w zwykłych Smithing Stone'ów, to raczej nam to nie grozi, ale... Czy mamy tyle Stonsaldów? Mamy tyle Stonsaldów. Cave of the Forlorn. Jeżeli jest taki Teodorik, to na pewno musi być tutaj coś ciekawego, prawda? Prawda? Pewnie mi nie starczy. Wezmę sobie jakąś małą jeszcze łyknę. Ej, nie łyknąłem. I przez to mi nie starczy. Nie wiem, za tego czasem. Holy fuck. Nawet nie wiedziałem, że da się przerwać łykanie do, za pomocą siadania przy gejcie. Jestem ja, że powiem, że ta jaskinia jest labiryntem, to może złe słowo, ale jest trochę poplątana. Zaraz się przekonamy, czy dobrze pamiętam. Stagger, bitch. Nie, akurat jeżeli chodzi o to, jak dobrze bronie te tak zwane ulca ciężkie staggerują przeciwników, to jest naprawdę wspaniała rzecz w Elden Ringu. Bo nie masz takiego wrażenia, że używa się czegoś, co po prostu jest wolne i zadaje dużo obrażeń, ale jednocześnie ten stagger jest w pewnym sensie opcją defensywną, która nam wynagradza to, że jesteśmy po prostu wolni, tak? Lilia Micheli. Czy to coś będzie? Pewnie nie. Nope. To nie wiem, czy nie trzeba było na S chociaż. Może trzeba, to za mocne słowo. Posłuchaj, że mnie. Ja tu skoczę. Ops. Jedę na bohatera. Bohaterowicz. Biorąc pod uwagę, że są tu przeciwnicy, to nie ma szans, że stąd przyszedł.
fajne jest to, że możemy takich po prostu stagę dawać na śmierć praktycznie. O ile staminy oczywiście nam wystarczy, co jak widać może być problematyczne. Jezu, ty miałeś tyle zasięgu? Holy fuck. Dobra, to teraz jak już wcześniej dzisiaj narzekałem, trafić latającego. O mój Boże, trafiło. To zdecydowanie było coś, czego się spodziewałem. Byłem pewien, że go nie trafię, szczerze mówiąc. Why is it always all? Tutaj nic nie ma. Enjoy. No necessary item here. W sumie mają rację, nie ma tu nic potrzebnego. Niestety. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, co się tutaj robiło, to się skakiwało tędy. I tu. I tędy było przejście do właściwego końca lokacji. Teraz się przekonałem, czy dobrze pamiętam. Ale wygląda na to, że tak. Tylko pytanie, czy tutaj jeszcze czegoś nie ma? Są na pewno czerwone meduzy. Jest to. Jeżeli meduzy są czerwone, to będą wobec nas agresywne. Nie wiem, co ja im zabijam, że chcą nas bić. Ja tutaj wszystko przychodzę w pokoju, a one mnie nie lubią od razu, no. Jak żyć? Au. Jeszcze poizana nakładają. Realnie są popioły, które pozwalają przywoływać meduzy. I mają one dwie wyróżniające się cechy w porównaniu do innych takich zwykłych. Pierwszą jest to, że mogą w miarę dobrze tankować przez to, że mają dużo HP. A drugą jest to, że co właśnie widzimy na naszym pasku, że potrafią zatruwać. Stąd przyszedłem ewidentnie. Moja orientacja w terenie odrobinę zawodzi jak zwykle, ale na szczęście nie ma tutaj zbyt wielkiej możliwości, żeby się zagubić, jak już się to przypomni. No i tutaj trzeba będzie spaść na dół. Na dół. Oj, dobra, tu dał radę. Przed tobą pies. Czyżbyśmy mieli żółwia przed sobą? Co to za pies? Zobaczmy. A, ten pies. Tylko z jakimś innym mieczem niż ostatnio. Stagger bitch. Okej, nie aż tak. Nie ma aż tak dobrze, I guess. Uż, ten miecz, Jezu. Leżeć. Leżeć. Halo? Halo? Ja wiem, że to krzyżowiec, ale... Come on. Dobra. Zdążę? No, bo nie trafię. Tym zdążę. Bezsunie. Dostajemy wielki miecz złotego porządku. To jest chyba legendarny obronie, tak nawiasem mówiąc. Jedyną jego wadą jest to, że jest, well, wielkim mieczem, a nie ultra wielkim mieczem, więc dla Unga Bunga takiego jak ja się kompletnie nadaje. I wydaje mi się, że jego weapon artem... On tak na serio, prawda? Że jego weapon artem jest praktycznie to, co widzieliśmy, czyli błogosławienie swojej broni świętością i potem możliwość używania tych fal uderzeniowych, ale tej głowy nie dam. Albo mi się wydaje, albo właśnie wszedłem na kapa na siłę, bo dostawałem jeden punkt obrażeń za każdy ten, za każdy punkt. Ha, frajer.
Tym razem już zdecydowanie nie chce mi się bić z tym, co tutaj zostało. Generalnie tak, jeżeli chodzi o Consecrated Snowfield, to jest w nim parę miejsc, które są, powiedzmy, ważne. Najważniejsze miejsca, które chcemy odwiedzić, są tu. Są tu. I są tu. To są trzy takie najważniejsze miejsca, z czego jedno jest dosłownie tylko po to, żeby tam zajść na chwilę, a pozostałe dwa to dużo większe obszary. A tutaj mamy Grace'a. Skoczmy najpierw... A, niech stracę. Pojedźmy najpierw do jedynki, skoro już jadę w tę stronę. Aż nie, to nie była jedynka. Jedynka to było coś innego, to będzie jeszcze nieco inne miejsce. Jedynka to jest tunel, w którym jest jeden bardzo fajny, interaktywny boss. A miejsce, o którym mówię, to będzie bardziej gdzieś tutaj chyba. Nie jest oznaczone na mapie, to najważniejsze. Trzeba będzie je sobie samemu oznaczyć, jak już się ogarnie, gdzie to mniej więcej jest. Boże! Nie pojawiajcie się tu duchy, zostawcie mnie. Proszę. Proszę. Ruiny Yellow Anix. Nie podoba mi się, że jest tutaj tyle magnesu. W każdym razie, ja chciałem, albo chciałbym... dostać się tu. Do jaskini. Tunnel Yellow Anix. Ma on bardzo zabawnego, interaktywnego bossa, który stanowi przy okazji podstawę do części narzekania graczy na Elden Ringa. Ale nie będę uprzedzał jakoś specjalnie faktów. Jest to tyle fajny tunel, że wreszcie mamy go jako tako zamrożonego, a nie jest to w kółko ten sam layout jako tako. Bo tak do tej pory praktycznie wszystkie tunele były na zasadzie, widziałeś jeden tunel, widziałeś je wszystkie. Czy ty żyjesz, czy ty nie żyjesz? Nie żyjesz. Zawsze się boję, jak ktoś tak leży, że może jednak z tej strony się nie otwiera, więc to chyba skrót był. Więc w tej chwili chyba naszą jedyną drogą będzie droga w dół. Let's go! Na szczęście mamy ulta ciężką broń, bo inaczej byśmy się od nich tylko obijali. Wow. A nie, staminę. Czas to naprawić. Powiem szczerze, że trochę boję się tego bossa, który tutaj jest. Bo mam z nim same nieprzyjemne wspomnienia. Tutaj pewnie da się spaść na dół, ale jednocześnie człowiek mógłby chcieć przejść dalej. Ultra Greatsword jest odrobinę za wolne do tego. Ilu tu jest przeciwników? Jesteś ty i pewnie ktoś jeszcze, co? Są belki ósemki. Ogólnie to jest już ten etap, gdzie raczej będziemy znajdować właśnie jakieś ósemki czy coś w ten deseń. Consecrated Snowfield to teoretycznie jest też miejsce, w którym dałoby się zdobyć pierwszą dziesiątkę. Gdyby nie to, że kompletnie zapomniałem robić jednego z questów. A po wejściu tutaj on już raczej nie będzie dostępny. Więc na naszą dziesiątkę jeszcze chwilę sobie zaczekamy. Czy to nas zaprowadzi do skrótu? Na pewno jest tu coś fioletowego, to raczej są ten Onyx albo Albacer Lordi.
Jop. On nie stagieruje. Startowałem. On stagieruje. A ja go nie trafiam. No. Leżeć. Coś fajnego też? Nie, tylko runę. Otrywaj to. Smithing zwykły, ósemka. Ósemki to maksymalne kamienie do ulepszania zwykłej broni. Nie mają żadnych dziewiątek ani nic takiego. Dobra, tu jest ten skrócik, o którym mówiłem. I czas na wyśmienitą kurwa zabawę. Arena jest chuj wielka, nie bez powodu. Powitajmy z powrotem Astela, skurwysyna matki natury. Au. Już zapomniałem timingów. Jeżeli myśleliście, że Astel to jest jednorazowy boss, który jest specjalnie dla Rani, dla jakby flynu Rani, to się kurwa myliliście. Samson stwierdził, że to taki fajny boss, że trzeba go jeszcze wrzucić tutaj. Czy ma on tutaj sens jako boss? Można by pewnie polemizować. Czy ja mam na tej walce? Z pewnością. Czy walka jest skurwiająca, irytująca i w ogóle? Boy. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Nie znoszę tego teleportu. Ale o tym chyba już zdążyłem wygłosić niejedną tyradę. Chciałbym mógł go trafiać. Mam też wrażenie, że ostatni raz jak mi kompletnie nie szło, to uznałem, że lepiej jest jednak stać przed nim. Może się tego trzymajmy jednak, co? Dwa. Nigdy się nie nauczę tego unikać. Boże. Dobra, jestem przy ścianie, więc nie może się za mnie tepnąć. Co robisz? Dwa, to jest parę fal. Cztery. Teraz mnie jebnie. Powinien zdążyć. Nice. Jeszcze raz? Jeszcze raz. O. A, to mi nic nie zrobiło. Muszę się odsunąć, bo nie mam staminy. Chyba ten buchowy gwiazdek. To jest akurat atak, który Melek chce widzieć, bo jest dość wolny. I daje mi możliwość przywołania mu. Oj, jestem w tym położeniu. Ja mam też trochę staminy. To mi się da się jakieś pamiętałem. Chyba on się tepie. I tepnie się z powrotem tutaj, bo nie mam miejsca. Czy on robi meteory, jakie jestem pod ścianą? Good fucking god. Zdążę? Ale jebło. O. Teraz jestem w położeniu! Dobra, żyjemy. Jestem znowu w złym położeniu. Stoję za blisko niego. Użyj ogona, proszę. Weź jebnij ogonkiem. Nice. Oby tak dalej. Teleport. Stanę tu. Gdzie on jest? O-o! O-o! Chyba jestem martwy. Albo nie. Ja żyję. W
Chciałbym, żeby konsolę mi się przestał odłączać. Myślałem, że on nie jest w stanie używać tego ataku z klonami, kiedy stoi przy ścianie, ale odrobinę go nie doceniłem. A jeszcze jakieś dwa kity. Jezus. Dobra, nie zabił klonów, jest okej. Znaczy to nie jest bardzo okej, ale... Jeszcze hit! Kurwa! Gij! O Jezu! Ależ ja tego bossa nienawidzę, holy fuck. Mam tak żywą nienawiścią do tego bossa. To jest tak kurwa niesamowite. Jak wielką nienawiść można pałać do jednego bossa. Udało się, to najważniejsze. Nie, a teraz kolej punkt mi daje 3 siły, znaczy 3 moce ataku. Nie wiem, czy akurat byłem. Miałem jednoręcznie wyposażoną czy coś. Dziwna sprawa. Dobra, wydaje mi się, że gdzieś tutaj jeszcze powinno być ognisko, więc spróbuję ogarnąć. Następnie pojadę sobie do tego, co mam teraz oznaczone... Którąkolwiek by to cyferką nie było, to jest 3 chyba. Bo tam będzie kościół jako tako, a w kościele powinien być nasz ostatni upgrade dla Estusa. Czy tam do Crimson Flaska, jak zwał, tak zwał. Tutaj jest generalnie miasto, do którego prędzej czy później będziemy chcieli się dostać. Tylko, tak jak powiedziałem, prędzej czy później. Nie w chwili obecnej. W tej chwili zależy mi tylko i wyłącznie na tym, żeby zgarnąć tutaj Grace'a. Tutaj ni chuja nie pamiętam, gdzie jest. Zawsze zapominam, gdzie jest tutaj Grace. Zawsze. I mnie to wkurwia za każdym razem równie mocno. Jest to ordinar, liturgijne miasto. W którym jeszcze będziemy mieli wystarczająco dużo do roboty. Nie wykluczam, że będzie to rzeczkę potem zrobię jako tako, jak tylko wrócę z kościółka. Ale w pierwszej kolejności. Kościółek. Olać wszystkich, którzy tu są. Wszystkich bez wyjątku. Nie obchodzi mnie, że do mnie strzelają. Zgadnę kolejnego Golden Seeda, który mi się do niczego nie przyda. I teraz jedna taka drobna, a raczej niedrobna uwaga. Bo ta katedra do respawnowania sobie w tych Demon Dance'ów robi bardzo intensywny ostrzał, który po raz pierwszy, jak tu przychodziłem, mnie dosłownie instakilował. Teraz na szczęście robi zauważalnie mniej. Jak już znajdziemy się pod nim, to raczej nas nie trafia, tylko najpierw trzeba się tutaj dostać, co nie jest oczywiste. Boże, au. Czy widzicie, ile tam widzę? Czy widzicie, jak gamit klatkuje od tego ostrzału? Au. Dobra, jest okej, jest okej. Wszystko jest ka. Wszystko nie jest ka. Dobra, nie jest źle. Spokój się, domina. Chcę, żeby to cholerstwo przestało strzelać. To jest dla mnie priorytet w tej chwili. Zarówno dla mnie, jako dla życia, au, jak i dla moich klatek na sekundę. Dobra, jeszcze to.
mogę przejść do kolejnych nóg. O-o. Au. Dobra, ta noga teraz się podniesie. Będę czekam już. A. Dużo się jeszcze zostało. Dobra. Kamienie spadają, czyli już będzie siadać. Dla tych, którzy nie pamiętają, do czego to służy, można tutaj duplikować remembrance z bossów. Zależnie od tego, do jakiej katedry trafimy, takie remembrance można duplikować generalnie. W części można wszystkie, w części można tylko tych niegłównych bossów. No, a moim celem było dostać się do Apostate Derelict. A, pamiętaj co mówiłem, że jest tutaj upgrade do Estusa? Żartowałem, to było wielotne kłamstwo. Kompletnie zapomniałem, że to nie tutaj. Tak! Upgrade do Estusa, nie wiem czy nie był gdzieś w Mountain Topsach. W takim razie. Bo wiem, że gdzieś na pewno jest w Mountain Topsach, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. To może tam pominę rzeczywiście. Ech! Czas na zabawę. A, czyli kompletny brak. Ordina liturgiczne miasto jest bardzo specyficznym miejscem, ponieważ z pozoru nic tam nie ma. A, czemu mam heavy load od tego? Jezu. Ja nie chcę heavy loada. Jedyne co tu jest to jakieś duchy, poblokowane przejścia, więcej poblokowanych przejść. I w ogóle tona dobrej zabawy. Są schody, które prowadzą do jakiegoś zablokowanego przejścia. Jest Everjail. Trzeba zapalić 4 posągi w Everjailu. Natomiast jak wejdziemy do Everjaila, to zaczyna się prawdziwa zabawa, bo w Everjailu miasto już absolutnie nie jest tak puste, jakbyśmy chcieli, żeby było. Zapytać się pewnie, po co mi ta pochodnia? Powód jest bardzo prosty i prozaiczny. Są tutaj niewidzialni przeciwnicy. Nie, nie żartuję, niewidzialni. Ta jedna pochodnia jest w stanie odkryć. A którzy mają bardzo przyjemny zwyczaj wbijania nam knysza w plecy przy każdej nadarzającej się okazji. Jeżeli im na to pozwolimy, o. Na razie go nie widzę jeszcze. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Bo używanie się z tym skurwysyństwem jest bardzo mało przyjemne. Tak samo jak z tymi łuczniczkami. Brzmi jak dobry design. I know, right? Nigdy nie widziałem tak dobrego designu. Holy fuck. Dobra, gdzie ja... Muszę się udać. Zabić te łuczniczki. No kurwa, jak tak będę to robił, to na pewno mi to nie wyjdzie. Czy ja mogę tędy skoczyć? Nope. Czy ja mogę tędy skoczyć? Chyba mogę. Koleżanko. Idź w chuj. Riposta? Delicje. Muszę Estusy łyknąć. Estusy. Sztuk więcej niż teraz. O Boże, nie chcę. Kurwa, zaczyna się! To jest ten kolega, który jest generalnie niewidzialny normalnie. Jeżeli byśmy nie mieli wyekwipowanej pochodni, to on może nas praktycznie bez przerwy wygrabować. I to nawet nie jest tak, że powiedzmy widać kawałek jego. Jego kompletnie nie widać bez tej pochodni. Jedna śmieszna rzecz, której mnie Reddit nauczył, to to, że on po riposcie potrafi nas natychmiast zgrabować, więc jeżeli jest coś, co
bardzo mocno doradzam, to nie próbować atakować go dalej po riposcie, bo to się może skończyć rychłą śmiercią. W Everjailu, jak to w Everjailu, jeździć konno nie możemy, więc nie radzę też próbować. Wiecie, jak dużo wygodniej gra się tej magiem przez to, że można ostrzelić te łuczniczki, zanim one nas ostrzelą? To jest niesamowite. I z jakiegoś pod ostatnio o tej debinie zapomniałem. Ogólnie, takich często sobie śmieszkuję, że omy granie magiem jest wkurwiające w Elden Ringu. Tak jest naprawdę dużo miejsc, gdzie granie magiem bardzo, ale to bardzo mocno pomaga. Dobra, pierwszy do odpalenia. First of Ranged Battle. Coś w tym jest. Czy tędy gdziekolwiek dojdę? Nie wydaje mi się. Jak ja ostatnio szedłem właściwie? Ba, nic sobie nie zabiję na szczęście. Nie, bo jakoś w tę stronę szedłem i po tym wchodziłem. Aha, już się zaczyna. Tak, już wiem, że tędy szedłem. Już pamiętam. Moje hapeki też to pamiętają. Dobra. Teraz jakoś tutaj trzeba wskoczyć gdzieś. Stąd? Tak, nice. Wejdźmy na górę od razu. Odpalmy drugie. Jeszcze dwa. I z tego pamiętam, dwa będą bardziej w tamtą stronę. I wydaje mi się, że generalnie to działa tak, że jeżeli byśmy z tego czy innego powodu łuczniczki umarli, to już odpalone pochodnie się jako tako zapiszą. Więc przynajmniej nie tracimy całe... Kurwa mać. Ależ mnie zaraz coś rozwali. Ja tamto odpaliłem, tak. Ona się świeci. Jezu! Nie, chodź tu. Okej, nie, chodź tu. Cofam to, co mówiłem. Nie, żartowałem, chodź tu. Chodź tu. Ja tam idę. Powiedziałem coś. Bój święty. Nie, nie mogę. Kolegowie, ja nie mogę. Zdemolowana i zdewastowana. Tak jak na to zasługuje. Dobra, tu jest trzeci. Odpal. I dobra, gdzie jest czwarty? Tam odpaliłem. Tu odpaliłem. Gdzie może być czwarty? O, tam? Chyba tam. Tylko jak się tam dostać teraz? O, a któż to? Spójrzcie! A któż to tu czeka? Koleżanko! Co się stało? Nie, nie jestem słony. Ani odrobinę. Ja mogę to przeskoczyć, powinienem. Nice. I teraz jak ja chcę dojść i gdzie ja chcę dojść? Wygląda tak, jakbym... Ja nie chcę tam dojść najwyraźniej. Ulala. Chyba ona spadnie. Ja ewidentnie nie chcę tutaj dojść. Bo tu nic nie ma. Hom. Nie wiem, że to jest czwarte.
Chyba aż będzie mi głupia. O! O ty kurwo. O nie. O nie, nie, nie. A raz ja nie mogłem ponadto używać, jak trzymam ten pochodnie w drugiej ręce. Esus. Zabójcy czarnego noża mogą iść w chuj. Kolejny Glowward 9. Czy ja to muszę odpalić? A, to było prostsze niż myślałem. To było dosłownie prostsze niż myślałem. Znaczy, prostsze, nie prostsze. Trzeba było przede wszystkim wiedzieć o tym, że tam będzie ten asasyn i mieć pochodnie, tak? Bo bez tego to podejrzewam, że on by bił nam knysz plecy i tyle by się skończyło z zabawy. Halik 3 Mikeli. Aż to jest bait. Spawałem sobie właśnie wyobrazić, że tutaj umieram. To nie jest coś, co chciałbym, żeby się stało. Mam nadzieję, że lubicie chodzić po wąskich gałęziach. Mam szczerą nadzieję, że lubicie chodzić po wąskich gałęziach. Bo Helixy nie bez powodu jest drzewem. Te ataki mieczem są trochę zbyt poziome, bym powiedział. Mogły być nieco bardziej ukośne. O, dostaliśmy rok posłańca. Możemy puszczać bąbelki, a nie, czekaj, nie możemy, bo nie jesteśmy pod fejf. Generalnie bardzo nie lubię zwiedzania tej lokacji z powodu tego, że jest tutaj od zajobu zasięgowych przeciwników teraz. A dwa, że jest mimo wszystko dość wąsko. Więc zazwyczaj moje zwiedzanie tej lokacji sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, żeby ją przebiec. Do miejsca, w którym już da się w miarę normalnie chodzić. Ale jako, że jestem na streamie, to nie będę robił tak okropnych rzeczy. Wypadałoby pogadać, co się tu dzieje. Tutaj mamy dużego posłańca. A, racja! Jezu, zapomniałem, że ja wciąż mam tego. Że ja wciąż mam pochodnię założoną. Już jej nie potrzebuję generalnie, więc pozwolę sobie zmienić ten stan rzeczy. Pochodnia tak naprawdę jest potrzebna tylko tam. Wszędzie indziej przeciwnicy są widoczni. Na dole mamy mrówki, na dole jeszcze nie chcemy być. Przestańcie we mnie bąbelkować. Zawsze w tym miejscu się boję, że jakiś losowy bąbelek mnie zrzuci w dół i będę o to niesłychanie wymsłony. O, właśnie taki bąbelek na przykład. Ile? Co mi tyle zadało? To mnie zastanawia. Czy to jest ten kręg dzisiaj? Nie. Dwa. Dobra, mamy to. Na szczęście to nie jest tak, że ten nurki mają głupie. O, Longhorn, nice. Longhorn jest bardziej memową wersją tej broni, którą z chęcią bym zademonstrował, gdyby nie fakt, że nie mam na nią statu. Ale generalnie pozwala wypuszczać całe mnóstwo małych bąbelków.
I jeżeli atakujemy jakiegoś dużego przeciwnika, jak smoki, to potrafi wydawać idiotyczne tęcze uderzenia. Więc generalnie jest... Bywa dobra zabawa, tak powiem. Jezu, ja się boję tutaj chodzić. A potem ludzie będą mi wmawiać, o, Elden Ring to przecież nie jest platformówka. O, nie kurwa, skończę znowu. Co by powiedzieli? I myślę, że to jest platformówka? No ja na przykład bym powiedział, że to jest bardzo dobra. Tak. Platformówka, holy fuck. Już dawno nie byłem w tak niebezpiecznym położeniu. Coś do mnie strzela. Widzę już nawet, co do mnie strzela. Posłuchajże mnie. Nie podoba mi się to, co widzę. A? To mogę zgarnąć w miarę bezpiecznie. A, bo tutaj jest ta duża. O Boże, one skalę to nakładają. Holy fuck. Matko jej córka. Czy wy widzicie, ile ta duża roślina ma HP? I ona jeszcze skalę to nakłada. Czy wygląda wam na osobę, której chcecie z tym użerać? Nie jestem pewien, czy to jest warte zachodu, szczerze mówiąc. Wschodu też nie, zanim ktoś zapyta. Panie stan setki. Dobra, ważne pytanie. Gdzie mogę bezpiecznie spać? Tu mogę bezpiecznie spać. Czy mam coś jeszcze do pozbierania? Tam jest jakiś naprawdę wielki kolega. I zastanawiam się, czy chcę do niego iść. Żeby do niego pójść, musiałbym gdzieś odpowiednio spaść chyba. A nie jestem pewien, gdzie jest miejsce na odpowiedni spadek, bo tutaj wydaje mi się, że nie. Właśnie w tym problem. Bo tak, to też były te mrówy. Chyba, że tędy da się przejść. Tutaj nie ma dziur w podłodze, na szczęście. Tutaj można się wyjebać. Jak ktoś bardzo chce, lubi i się postara. Nie ukrywam, że chodzenie po wszelkiego rodzaju korzeniach, nie korzeniach, nie jest moją ulubioną częścią jakichkolwiek Soulsów. Zwłaszcza po tym, jak ma się flashbacki z wspaniałej lokacji, jaką jest ze wspaniałego bossa. Który był w Idolif. Czy ten envoy może mnie zwrócić? Ale tego już się nie dowiemy. Wiecie co, to jest bardzo zabawne, bo ja tak bardzo wypierałem Bed of Chaos z pamięci, że dosłownie zapomniałem, jak ten boss się nazywał. Tak naprawdę, nie mogłem sobie przez chwilę przypomnieć, dlatego mówiłem, że bossa w Los Aizalif, a nie, że Bed of Chaos. To jest już wyższy poziom wypierania sobie różnych rzeczy. Człowiekowi po prostu zależy na tym, żeby nie pamiętać. Siema. Ojo. Au. Ach. Już myślałem, że coś zostawił po sobie. Smithing ósemka. Ile ich mam tak ciekawości? Ósemek mam dwie, czyli mogę sobie zejść potencjalnie broń plus 22 w tej chwili. Nie patrz dół, to zależy, czy masz tak wysokości, czy nie? Ale dobra, wydaje mi się, że została mi już tylko ta gałąź, która jest po naszej lewej i możemy iść dalej. No i nic się na tej nie stanie oczywiście.
Nice. A? Kolejny envoy spawn. Nice. Nie spodziewałem się, że tak ładnie będą dopić. Zazwyczaj ludziom farmienie ich trochę zajmuje. Więc tym bardziej jestem zaskoczony. Teraz spróbujmy, tak? Bardzo nice. Nie zrzucaj mnie. Ja zaraz sam się zrzucę w takim tempie. Dobra, tam nie widzę, żeby coś było. Więc pora biec dalej. W końcu naprzód. A nie gdzieś na boki. Widzimy też już w miasteczko osadzone na Heilig i Mikkeli. O Boże, tam jest jeszcze robak. Nie chcę do niego iść. Nie zdziwię się, jeżeli tutaj można spaść. O mój Boże. Przy okazji dostajemy lekkim bombardowaniem bombelkowym. Więc proszę nie przejmować się takimi dobiegami. Te przedmioty tutaj to taki bardzo oczywisty bait, którego jedynym zadaniem jest zbejcić nas właśnie na przyjęcie tego ciosu. To, że Scarlet odszedł, też mi się bardzo nie podoba, ale z wyleczeniem go już zaczekam, aż się zejdę na dół. Bo inaczej mogło być ze mną nieco krucho. No i dobra. Tutaj jest teoretycznie drabina i można też spaść tędy. Na szczęście nic strasznego mi się nie stało z tego powodu. Tutaj chyba jest Grace, no tu jest Grace. Całe kurwa szczęście, że tu jest Grace. Ja szybkie Z2 zrobię i lecimy dalej. Tak, żeby nie było. Miasto Heilig, miasto czystej zabawy. Nie wiem w końcu jak ta siła działa w tym momencie. Ale będę w niej udawał. Czy ja noszę ten miecz dwuręcznie? Tak. To już naprawdę nie wiem. O co tej grze chodzi? Może po prostu teraz co któryś poziom będzie nadawał mi bonusu albo coś? Nie wiem. Czy tutaj na dół da się spaść? Pewnie bym się zabił, więc nie będę prawo. Tak samo jak nie będę prawo dawać im żyć. Cześć kolego. Tutaj drugi kolega. Bardzo ładnie na hita padają. Teraz się zastanawiam, bo wiem, że na górze jest jeden przeciwnik, który ma tendencję do spadania do mnie. I zastanawiałem się, czy tym razem też to zrobi, ale ewidentnie nie chcę tym razem. Okej. Okay. Dobra, zróbmy to tak. Tak wydaje mi się, że będzie łatwiej. O! Czuję dobrze człowiek. Czuję bardzo dobrze człowiek. A teraz powinniśmy drugiego kolegę zabić.
Ej, siema. Stagedujesz? Czuję dobrze, człowiek. Każdy talizman. Stary kieł. Byle się nie wypierdolić tutaj. Essa. Tutaj też nie możemy sobie spaść na gałąź. Ja mieszkam. W miarę bezpiecznie to zrobię. Lądujemy w ten sposób na dachu tych budynków. Jezu, ale tutaj mieć taką porządną obszarówkę. Wyobrażacie sobie? Coś takiego na przykład. Oj, niektórzy spadają sami na śmierć. To nie był planowany backstab, ale fakt, że wyszedł absolutnie z mi na rękę. Aha, czyli tutaj teoretycznie można pewnie też jakoś z góry spaść? Tak? Nie, nie wiem, może. No well. Nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać jakoś osobiście. To za to możemy sobie zejść kulturalnie po drabince. I wejść od drugiej strony do tego miejsca. Coś nie podoba mi się ten odgłos. Ten odgłos nigdy nie będzie mi się podobał. Czy tu nie było przeciwników zwykłych? Jest tylko kolega. Co ci przeciwnicy za to? Siema! Nawet gorzej postawać. Esunia. Będzie coś dobrego? Ancient Dragon. Ech. Szkoda, że nie są bez Dragon. Przydałby się. Dobra, jeżeli mnie pamięć nie myli, to tutaj gdzieś zaraz powinno być ognisko. Tam jest. Dobrze kojarzyłem. O-o. Bardzo nie podobał mi się sposób, w jaki wykonałem ten atak. Był tak niebezpieczny. Znowu słyszę promienie. Coś ciekawego tu leży. Złoty run 12. Mam 72 tysiące, więc jeszcze raczej. Na poziom odrobinę za wcześnie. Ale dobra, tutaj możemy sobie bezpiecznie usiąść. Plac miasta Heilichty. Plac nas akurat jakoś specjalnie nie obchodzi. Chcemy za to iść naprzód. Tam coś jest. Jak jest gadny to, co tu jest, żeby nie musicie wracać. Smithing 6. No a są mi szóstki w tym momencie, panowie. Zabiję się tym skokiem. Okej, nie jest aż tak źle. Umiejętności platformowe są złe, ale nie aż tak, ewidentnie. Dobra. Ulala. Ażem przeskoczył tę mrówę. Coś dobrego tu macie? Towarzysze. Ejoniański motyl. Czyli nic dobrego nie macie. To jest Ewik. Panie, to jest film Ultra Gaysa z dobrym weapon altem. A dasu bije jak popierdolony. Jeszcze jakbym miał plus 10, to ma skalowanie z siły.
Na szczęście wydaje mi się, że pierwszy Sunbelt będzie w miarę niedaleko. Au, au, au. Au. Dobra, tutaj jest trzeci ślimak. Chyba ci krystalianie, którzy tutaj są przywoływani przez ślimaki. Ciekaw jestem malenie ciężko bronią. Aj, no dobra, i sam jestem ciekaw malenie ciężko bronią. Jak myślisz, dlaczego jestem tu, gdzie jestem? Podczas gdy mógłbym być w 17 innych miejscach, które nie są Heilixi. Mogłem dzisiaj teoretycznie już grę skończyć, jakbym nie chciał iść do Malenii. Ale to niestety silniejsze. Znaczy niestety. Niestety, jak dla kogo? To silniejsze ode mnie. Nie mogę sobie odmówić takiej przyjemności. Ten weapon art jest taki piękny. Ciekawi mnie w sumie, ile będę zadawał, jak będę miał skarwanie S. Bo podejrzewam, że ono może znacznie poprawić to, ile zadajemy. Backstab? Nie backstab? Podło? Czy tu jeszcze jest coś godnego uwagi? Grzybek. Malutka gająca z Kadima. Można pewnie polemizować, czy to ostatnie jest godne uwagi. Tutaj też mnie bejci. Na przykład ten kolega. Tak z ciekawości. Tak. Okej, to inaczej. Chyba też nie. Zawsze jest taki dylemat, czy jeżeli przeciwnicy mogą atakować mnie przez ściany, to ja też mogę atakować ich przez ściany? Czasem odpowiedź brzmi chwyć ci w dupę, graczo. Czasem mi odpowiedź brzmi ha, 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 jak najbardziej. Jeszcze ktoś tu jest? Czy ja właśnie zestagerowałem? Lul. Więc to są te słynne zgawki pośmiertne. Ty za to nie jesteś pośmiertny. Teraz dopiero będziesz. Leżeć. Ale już. To wygląda, jakby dało się tu spaść i coś zgarnąć. Nie mam zamiaru tego sprawdzać. Zwłaszcza, że mam tu jeszcze magów do ujebania. Ależ ja się cieszę, że ten miecz stageruje. Jezu Chryste. Bo normalnie są tak upierdliwi, jak tego nie robi. Oj. Nie ukrywam, że bicie się na moście nie jest rzeczą, którą bardzo lubię. Kurwa! Już zapamiętało mi, bo... Ale i tak dało radę. Kamienna pałka. Runa bohatera 4. Smithing 7. Smithing 8. Podoba mi się, że jestem w stanie zejść sobie na jakieś plus 22. Na 23, 24 nie, ale mogę już dwie 25 teoretycznie.
Skoro się szybko do ogniska. Co biorąc pod uwagę, że czeka nas bosidło, to jest jak najbardziej wskazana rzecz. Co ja właśnie zrobiłem? Czemu ja tu wszedłem? Czy pijany, czy nie jest pełne rozumu? Chciałem tylko tutaj podejść. Chwilę, kto ja mam poziom? 162. Jezu, jeszcze nawet gry nie kończę. Mam jeszcze przed sobą przynajmniej jakieś 4 duże lokacje. Czy chce mi się znowu bić tego maga? Absolutnie. Po prostu przebiegnę sobie na Hama do areny. Na arenie tylko zdajemy sobie niepotrzebne rzeczy. I witamy się z powrotem z Loretto, z rycerzem Heilichti. Tym razem nie w swojej specjalnej formie fizycznej. I od początku używa swojego, powiedzmy, pełnego movesetu. Jak pamiętamy z jej ostatniej walki. Ulala. Ale zapianie to mogłoby mi wychodzić dużo lepiej. Na szczęście jesteśmy też odpowiednio silniejsi niż byliśmy przy naszym ostatnim spotkaniu. Więc nawet jeżeli, powiedzmy, używa pełnego movesetu, to nie jest aż takie złe. Jedyne, co nam stanowi jakieś takie poważne zagrożenie, to chyba wielki łuk Loretty. Czyli ten strzał, którego ona używa. Ale piękna stamina. Wielki łuk. Z tym wielkim łukiem jest o tyle dziwnie, że czasami on trafia tak bardzo blisko miejsca, w którym jesteśmy i przez to eksplozja potrafi nas trafić. Nawet jeżeli w miarę dobrze wyrolujemy. Stagger. To był stagger? Czemu ona się tak szybko podnosi ze stagera? Halo! Dwa razy słyszałem dźwięk stagera i nie dam sobie mówić, że go nie było. Teraz tym momentem weszliśmy w drugą fazę, w której zaczyna używać jeszcze dodatkowych ataków. A teraz się nie podniosło ze stagera. Halo? Na szczęście najgorszego z ataków, czyli tego, który właśnie dostaliśmy, Loretta z Mastery, czyli poczwórnego Great Bowa, nie zdążyło użyć ani razu. No ale generalnie też ta druga faza potrwała dość krótko, Weapon Art zrobił bardzo dużo roboty tutaj. Ile ja potrzebuję? Powinno starczyć na dwa. Jep. No i dobra, lecimy na dół. Bo ile tutaj było miasteczko, to tam mamy całą jebaną fortecę. Gdzie moje upgrade'y do zabinek? Na razie chcę jeszcze wejść tutaj real quick. I zgadnąć krzynkę. A w krzynce? Trzecie Ancient Dragon z Faithing Stone. Dajcie mi zombera! Ja nawet nie mógłbym zrobić broni plus 25, mam już 3 zwykłe Ancienty, no! Chuje.
Anyway, witamy w LFL, Blaze of the Hailing Tree. Jednym wielkim skupisku Scarlet Rotu. Nie no, odrobinę przesadzam, ale tylko odrobinę. Ale, przysięgam, stagerowanie przeciwników na śmierć jest tak satysfakcjonujące. Nie wiem, jakoś za każdym razem, kiedy to robię, to jest takie... Po prostu człowiek czuje, że korzystanie z tego ultra gatesolda, nawet jeżeli on jest powolny, to... rzeczywiście ma sens. Przestań wybuchać. Jakieś badziewia kompletne. Granie samo LFL jest dość trudną lokacją. Zwłaszcza jeżeli robi się losowe skoki, które zrzucają gracza 5 pięter w dół. Nie mam pojęcia, czemu to zrobiłem i dlaczego to przeżyłem przede wszystkim. Dobry guard counter, kolego. Prawie ci się udał. Było już słychać, że on zaczyna robić guard countera. Tak swoją drogą sobie ich spójrz, jakie fajne hapeki. Malutko, co? Tylko jedyny problem z tymi hapekami jest taki, że jest tusyta i w ogóle nie leczą. Polala. Dobra, tutaj to trochę zostanę zmanowane, nie powiem. Tutaj potrzebny był jeden czy dwa? Jeden. W środku natomiast mamy... Człowiek skrzypia, I know, right? Po co inne kręgi światła? Ty słuchaj, tutaj mam tylko 60 wigoru, okej? Okay? To, że mam jeszcze runę Morgotha... To już zupełnie inna historia? Tam jest Ezja Bata, do którego zaraz zresztą podejdziemy. I hop! I hyc! I lećmy do Ety Avatara. Siema. Ma to sporo HP i ewidentnie nie chce go trafiać. Scarlet Rot oczywiście. Więcej Scarlet Rota. Nalegam. Au, au, au. Nie lubię tego ataku akurat w tej lokacji, bo trzeba się przed nim rolować, gdzie ja zazwyczaj jednak wolę go obiegnąć. Aha. A ja zamyślałem, że jak się przeduje za niego, to nie poleci za mną Scarlet Rot. Zostałem oszukany. Chciałbym, żeby on... rzadziej używał tego ataku! Ujo. Au. Bałem się, że mnie rzuci. Możesz przestać? Czy możesz przestać? Holy fuck. Wow, on mi to przerwał. No i przynajmniej mamy sobie Ancient Dragona. A kurwa. To był błąd! Wycofajmy się w bezpieczne miejsce. Rezydent śpiący.
Tak to się kończy, jak próbuję tego unikać się bieganiem w tym miejscu. A dobra. On mnie zrzuci teraz. Nie wytrzymie. Au. Czy on w ogóle używał tego stąpnięcia w innych fazach, znaczy w innych walkach? Jak nie był tutaj? Bo... ile to ma zasięgu? Czy ty tak na poważnie, chłopie? Wesić w chuj! Chyba jeszcze tylko 27 tysięcy dusz. Co za mem. Co za jebany mem. 700 osób powinno mi wystarczyć, żeby dojść do najbliższego Grace'a. Mam tylko nadzieję przynajmniej. Aż jak patrzę na tego Krystaliana tutaj, to zaczynam powątpiewać. Nie będę tu skakał. Odmawiam. Odmawiam wykonywania skoków w tej konkretnej lokacji. Halo? On mi zaraz skarlę to bije. O! Wreszcie możemy zacząć bić kurwysyna. No. Samba dziewiątka. Cześć, ja muszę tutaj przeskoczyć, prawda? Stąd nie było innego wyjścia, prawda? Bo co mi daje jak tutaj... Nie no, mogę tam chyba wrócić? Bo na pewno nie chcę na dół skakać. Jest wiele rzeczy, które chcę robić, ale spadek na dół jest ostatnią z nich. Ja tu nie wrócę, prawda? Okej, wrócę. Przybałem. Czy coś jest za mną, co może mi stanowić problem? Tak, koledze. To już ich zaraz nie będzie. Czemu to się nie da skoczyć? Dobra, tu widzę, że jest dwóch Scarlet Rot Knightów. Zaraz będzie jeden. Zaraz też nie będzie mnie, jak patrzę na swoją staminę. Bardzo bałem. Nigdy nie grałem w tak łatwą grę. Generalnie złota zasada, jeżeli chodzi o to, co jest tam na samym dole. Nie wiem, czy widać, co tam pełza. Revenanty, które są w Heilichti, są tak kurwa zabójcze, że nie tykam się ich, jeżeli nie mam przynajmniej najmocniejszego heala w grze. To właśnie próbował mi wybuchnąć na twarz i mu nie wyszło tylko dlatego, że ripostowałem przeciwnika. Kocham te mechaniki czasem. Stamina. Na co ta gra mnie lokuje? Czemu gra lokuje mnie na przeciwników, którzy są 15 km dalej? Czy kolega z tyłu mnie zagruje? Nie. Ale ja jego zagruję za to.
On w ogóle to przeżył? Kurwa, on to... On to przeżył?! Dobra, powiem tak. Za tą bramą jest ognisko. Tutaj są banisty. Jest tu też Elfi Avatar. Możecie się zapewne domyślać, jak to się zaraz skończy. Czy czuję się z tym źle? Absolutnie. Oni tak na serio, co? Nie mogłem nawet wcisnąć Y, żeby usiąść przy tym gejsie. To czy teraz dasz mi usiąść przy gejsie? O Boże, już skurwysyn z długiem wchodził. Dobra. Co ja chcę zrobić? Chcę się wrócić do Table of Lost Grace. Szmat czasu mnie tu nie było. I powiem więcej, przychodzę tylko po jedną rzecz. Hugh. Wiem za to, co zabije Boga. Owszem, to ja. Zabijanie bogów to nic ważnego, pamiętajcie. O, to dokładnie przychodzę. Piękne. Żeby nie rzec wręcz cudowne. No i dobra, skoro to mamy z głowy, to możemy już grzecznie i kulturalnie wracać do Hylicti. To było ognisko Innerwall bodajże. Wezmę sobie od razu, wydam ten poziom. Na jeszcze więcej siły. Jak wszyscy wiemy, żadna inna statystyka nie jest w tej grze potrzebna. Czy chce mi się tam wracać? Nie, ale serio, kompletnie nie chcę mi się tam wracać. Tą trójkę krystalnia za to mogę pobić. Zwłaszcza, że wystarczy to zrobić teraz. Chociaż wystarczy w tym przypadku to lekkie nadużycie, bo ewidentnie mogę się zablokować w ścianę. I zostać brutalnie zgwałconym. Zatem, jak widać, 2500 HP to na LFL bardzo mało. Biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy, to raczej nawet nie planuję zużywać lunarków na chwilę obecną. Chciałbym skurwysyna zestagerować. Jezu, ile ten mag zadaje! Sięgam, że zaraz po prostu zacznę spamować wypłoną altem na i. Było dobrze, a potem przyszli krystalianie. Przy okazji wychodzą trochę uroki tego. Uroki Colossal Greatswordów. O, już skadę to, ale fajnie. Ja przez ten cały czas nie mogłem stusa wyknąć. Holy fuck. Powoli się zastanawiam, czy ja na pewno chcę do nich wracać. Nie no, nie mogą mnie pokonać trzej krystalianie, come on. Szanujmy się. Jeżeli pokonałem mnie trzej krystalianie, to co mozolicie w gry? Czy da się jakoś pojedynczo? I mean, pewnie by się dało jakoś ich wyciągnąć tutaj. Coś, co chciałem zrobić, ale ewidentnie nie umiem rolować, więc proszę, nie przejmujcie się mną. Zatem oni raczej mają problemy z wejściem tutaj.
Albo i nie mają. Olifę. Dobra. Teraz już powinno być nieco łatwiej. Bo kurwy z dzidami są stagerowalne. I przede wszystkim dostają pełen damage. Muszę na to wajzę uważać. O, boję się, bo nie pamiętam. To ma sporo zasięgu. Au. To mnie nie trafiło. Ja staminy nie mam. Dobra. Pożałuję tego pada. A fajnie. Ale dobra, teraz to już jest easy katka. Wezmę swoje zero dusz, albo nawet nie wezmę, bo po co? Rotten Crystal Sword. Zgniły i kryształowy jednocześnie, jak ci jebani krystalianie. A bo jako, że trochę zasobów zużyłem, to wezmę się tutaj wrócę. Czy chcę? Nie, nie chcę. Zastanawiałem się, czy chcę używać lunarka. A czy użyję go jakoś później. Jak tako. Czy tam coś jest? Nigdy nie pamiętam, czy tam coś jest. Tam chyba coś jest. Na pewno na górze tej gałęzi nic nie ma, bo na to się zawsze daje baitować. Że spójrzcie, taka fajna gałąź, na pewno coś to jest. Nope. Na górze tej gałęzi za to jest przejście dalej. I mój święty Boże, mam nadzieję, że lubicie zgniłe gówno. Wiecie co, nawet mi się nie chce. Literalny Hitler, by the way. Ta część elfa to jest literalny Hitler i nikt mi nie mówi, że jest inaczej. A Boże, to jeszcze nie tutaj się idzie. Holy fuck, jest metadet. To się tutaj idzie. Kurwa, chyba Bloodstown. Dobra, słyszę, że koledzy do mnie strzelają, co mi się bardzo nie podoba. Kurwa, wiedziałem. Ja byłem pewien, że to się stanie. Nie mam pojęcia dlaczego, ale byłem pewien. Zwłaszcza, że spadałem dokładnie tak, jak zawsze normalnie spadam, czyli tak powiedzmy prostopadle do tego, żeby... Właśnie specjalnie po to, żeby to się nie stało. I kto by się kurwa spodziewał, ale dokładnie to się stało. Z tego co pamiętam, do przechodzenia tego szajsu można wykorzystać Ash of War, które dają dasze i one przyspieszają poruszanie się po tym bagnie. Ja niestety takich przywilejów nie mam. Więc będziemy musieli... They see me rolling! Rolling! Rolling, 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 rolling. Rolling, 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 rolling. Tutaj spadłem, tutaj jest ok. Tutaj się znowu wyjebie i nie będzie ok. Jeżeli ten skok by mnie wypierdolił na dół, to zacząłbym się martwić o drugie.
a następnie o swój stan zdrowia, zarówno fizycznego, jak i mentalnego. Tutaj dubbinga jest w miarę niska, więc sobie mogłem spać normalnie. I nie pamiętam, czy tutaj zaraz Grace'a nie było. Wydaje mi się, że mógł być, dlatego ten... Dlatego nie chciałem łykać tego przedmiotu na leczenie Scarlet Rota. Daj mi jemu szczęście. Ja nie powiedziałbym, że jesteśmy bliżej niż dalej końca LFL jako tako. Zależnie od tego, jak bardzo dokładnie je chcemy zwiedzać, tak? Bo jeżeli chcemy po prostu zrobić speedrun do bossa, to byłbym w stanie to zrobić pewnie w jakieś 2-3 minuty. Jeżeli chcemy je pozwiedzać dokładniej, to jeszcze na pewno dłuższa chwila, znaczy dłuższa. Właśnie nie jakoś specjalnie długa, ale no chwilka jeszcze nam to zajdzie. Bo nie jesteśmy... Mówię, jesteśmy blisko końca lokacji, ale jednocześnie możemy odbić gdzieś tam tutaj na bok i tutaj trochę jeszcze pozwiedzać, tak? Tak, gdzie tu się szło? Tu się tu spadało. I można było sobie tutaj na górę spaść, tylko nie pamiętam dokładnie z której strony. Chyba tu. To się spadało. Tak jak wcześniej się spadało? TF, TF? Nie, dobra. Już zaczynają chyba strzelać wywłoki jebane. Dragon Crest Great Shield Talisman. O, chyba zwiększa... Enormously boost physical damage reduction. Switch view. Ej, sporo. Ma jakieś 4% w porównaniu do tego, co nosiliśmy. Mam 45% w tej chwili. To naprawdę nie mało. Dobra, czy z której strony są jeszcze skurwiele? Tu jest mały, tu też jest mały. Czyli na to nic nie poradzę, że są z obu. Tutaj wiem, że jest kolega, który na szczęście mi nie ucieknie. Yes. Dobra, jedźmy na dół. Tam teoretycznie na zewnątrz można jeszcze chwilę podwiedzać, ale też nie wydaje mi się, że tam coś specjalnie ciekawego było, szczerze mówiąc. Przynajmniej ja tak z głowy nie kojarzę. No dobra. Tutaj mamy jakiś kompletny wypizdowo w postaci zestawu podróżnika. Czy tam podróżniczki, jak to tak zwał. Trzeba by pewnie z opisów wnioskować. To zaś mamy windę, którą sobie tylko odpalę. A po co ja będę jechał windowską, mogę ją tylko odpalić? Right? Spójrzcie, jakie ładne kwiatki. Spójrzcie, jakie ładne pełne motylków. Fajna miejscówka, żeby mieszkać, co nie? Mamy Foggate. Foggate pełen dobrej zabawy. Wiecie co, będę ambitny. Jesteśmy praktycznie w... u samych korzeni Heilig w tej chwili. Wielka jebutna arena. Idzie człowiek z toporkiem na głowie. Siedzi sobie jakaś ludowłosa baba. Bez ręki, bo po co? No co komu rękę, dajcie spokój. Tak?
tak zawiało, że aż się obudziło. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Foy. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Na szczęście ma protezę. Ma fajny łeb. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Nigdy nie zaznała stupek. Malenia, ostrze Mikeli. Zobaczmy, jak się będzie z nią walczyło wspaniałym mieczem. Bo powiem szczerze, że mam wrażenie, że to jest walka, która idealnie nie nadaje się na Colossal Greatsworda. Głównie przez to, że ona się leczy z naszych, znaczy ze swoich ataków właśnie. Więc nie do końca tradowanie się takie, jak ja zazwyczaj uprawiam, wchodzi w rachubę tak naprawdę. Bo próby tradowania się kończą się na tym, że ona odzyskuje HP tak naprawdę. A leczy się też, no niestety, nieprzyzwoicie dużo. Więc to trzeba mieć tak jakby na uwadze. Powiedziałbym, że raczej musimy wciskać po jednym ciosie. Nie tak jak mam w zwyczaju, po więcej niż jednym. Bo ile z większością innych bossów tradowanie się, powiedzmy, pomaga. O tyle z Malenią niekoniecznie. Tutaj słynny Waterfall, od którego najlepiej odbiec. Co zresztą zademonstrowałem, o Boże. Ależ to był piękny stagger. Na szczęście nie wyleczyła się jakoś specjalnie dużo z Waterfalla. Denerwuje mnie to, że nie z każdego ataku można ją wytrącić tym staggerem z miecza. Aha. Gra! O dobra, nie trafiła. A nie to. Ulala. Mogę być martwy. Albo i nie. Żyję. O, nie da się przeżyć. O. Nie no, śmieję się, żeby nie było. Proszę nie bić. Najgorsze jest to, że na normalnym bossie pewnie miałaby już jakoś 1/3 HP. Tak naprawdę. Ulala, lemuje mnie. Chciałbym ją trafiać. Proszę, że to podejście jest skazane na porażkę. Podejrzewam, że to będzie w dużej mierze kwestia wyczucia, kiedy mogę ją atakować moim mieczem, bo okazji do tego nie ma jakoś specjalnie dużo. A inna sprawa, że może też mi dojść coś takiego. Nawet nie jestem pewien, czy ta runa tego Morgota mi jakoś specjalnie tutaj pomaga, szczerze mówiąc. To jest jeden atak, którego nigdy nie potrafię w tej walce uniknąć. Te kilka cień z rzędu. Chyba weź. Po prostu mnie zabi. Jak to było? Ile razy możesz usłyszeć to samo zdanie i wciąż pisać Melania? Nie wykluczam, że to było do wygrania, ale jednocześnie nie czuję, żeby to było zbyt
żebym miał w tamtej walce konkretnie jakieś specjalnie duże szanse, więc po prostu już powiedzmy poddałem tamto podejście. Mam wrażenie, że muszę bardziej czekać, aż to ona mnie zaatakuje niestety, że sam nie mogę być za bardzo agresywny. Bo może się dziać coś takiego. Na, kurwa. No dawaj. Koleżanko. Fajnie będzie. Najgorsze jest to, że to nie jest nawet tak, że ona się leczy na podstawie tego, ile zada, więc jeżeli mamy powiedzmy bąbelka, no to ona wciąż się wyleczy za ileś tam przypisanych obrażeń, które ma wpisane na healu. Może opcją są ataki właśnie niezły skoku? No nie wiem, nie mogę! Estus. Leżeć. Muszę przestać gridzić. Bo zawsze próbuję wcisnąć ten jeden dodatkowy atak i ten jeden dodatkowy atak się na mnie mści. Cholernie. Odrobinę po prostu chyba przeceniam to, jak mój miecz stageruje. Ulala. To akurat było kompletnie źle wyczute, jeżeli chodzi o ten... o zasięg. Bardzo ciężko jest. Nie trafiłem. Znaczy trafiłem częściowo. Oj! Kurwa. Czułem, że zjebałem. Jezu! Używanie stusów na bossów w Elden Ringu. Zaatakuj, bo chce ci coś zrobić. No, dobra, nie, to nie. Byłem pewien, że to mnie trafiło. Czy mi się daje w ogóle, czy ja ją mogę tak atakować? To było greedy. Skuteczeństwo. Nie powinienem tak robić. Dobra, waterfall, spierdalamy. A kurde, na ostatni hit się dałem trafić. Leżeć. Kurde! Nie myślałem, że to masz taki zasięg. Estus. Zostawmy ją teraz. O kurwa! Żyjemy! Trochę spanikowałem, ale
Żyjemy, to najważniejsze. A! Kurde. Myślałem, że zdążę cichnąć jej hita. Stamina, stamina, stamina. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Oho. Pamiętacie, jak mówiłem, że wszystko jest pod kontrolą? Już nie. Kurwa! Zły timing. Au. Dajcie mi się na nią blokować. Dziękuję. Nie podoba mi się ilość stosów, które mi zostały. Tak samo jak nie podoba mi się, że z tym się dałem trafić jakimś kurwa cudem. I że nie ma staminy. Holy fuck. Wiedziałem, że... Nie potrafię tego unikać. Wszystkiego innego względnie potrafię, tak? Waterfalla zależy od dystansu, na którym go użyję, ale tego nie, kompletnie, zero. Nie daję rady. nie wiem, naprawdę nie rozumiem. To już będzie heavy load. Zastanawiam się, czy mam coś, co może dać mi nieco więcej, powiedzmy, od brony, ale wydaje mi się, że nie. Pewnie teoretycznie mógłbym próbować ten bawić się właśnie z aromatikami, z tego typu rzeczami. Tak czysto teoretycznie. Spójrzcie, to będzie podejście, w którym użyję wszystkiego, co mam. Na pewno się uda. Ile to jest? Nie ma Exalted Flash, co? Tak, nie ma Exalted Flasha. Co ja właśnie zjadłem? O mój Boże. To nie jest coś, co chciałem jeść. To chciałem użyć. Na pewno się uda. Zobaczcie. Zjadłem wszystko, co mam, więc to na pewno musi być ten run. Mówię wam. Zwłaszcza jak daje się tak trafiać. Przy okazji jej zauważanie więcej zdajemy. To, że ona wciąż się leczy za tyle samo, to inna sprawa. Chciałbym, żeby dała mi się wystosować. Dziękuję. Nie, to przestań! Tego jednego wkurwiającego ataku używać. Teraz pewnie Waterfall poleci jak na złość. Wow, nie! Grab! O Boże, to było niebezpieczne. O, Waterfall. Mało. Czuję się, jakbym kompletnie nic nie zadał przez tego Waterfalla. Dobra, perfumki się skończyły, więc zabawa też się skończyła, I guess. To mnie powinno trafić, mam wrażenie. Chcesz coś zrobić? Nie? Dobra, to ja ci coś zrobię.
Nie wiem. Nie rozumiem tego ataku. Nie ma staminy. O, ten fal. Nie ma staminy. I make pół HP. Ja pierdolę. Ale hejce. Nawet jeżeli obejrzenie nie weszło, to zawsze to chociaż mini stagger. Au. To mnie trafiło? Stamina plus. Tam mam staminę. Nie mogę jej trafić. I mam 3 stusy. Co mi się bardzo nie podoba. Niech ona przestanie używać tego jednego wpływającego ataku. Prosiłem! Nie mogę. Proszę! Przestań! Kurwo! Aż liście spadają z drzew. Tak mi smutno. Wait. Please don't go. Ja nigdzie nie idę. Dopóki ona mi nie pozwoli. Tak, Sebastianie? Teraz gnilizna. Dobra. Malenia zawsze zaczyna od używania Scarlet Aeoni. Która z jednej strony daje dużo czasu, żeby ją pobić. Z drugiej strony ma wokół siebie wtedy obszar Scarlet Rotu, przez który nie ma za bardzo jak je bić. Co jest to, Boże? Najgorsze jest to, że w drugiej fazie Waterfall Dance przy okazji nabija Scarlet Rota.
Tak sobie za łatwo nie było. Au. A, i żeby nie było, na cały czas się leczy, tak żeby nie było wątpliwości. Do tego dochodzi jeszcze parę nowych ataków. Każdy z ataków nabija Scarlet Rota. Ogólnie jest fajnie. Nie mam już estusów. Jestem martwy, albo i nie. Zacząłbym kwestionować ten teraz tego. No bo to jest Scarlet Ionia. A nie, to nie jest Scarlet Ionia, fakt. Zapomniałem, że ona w drugiej fazie ma jakieś trzy ataki, które sygnalizuje dokładnie w ten sam sposób, wskakując w powietrze. No cóż, generalnie wydaje mi się, że będę potrzebował nieco więcej stosów, żeby sobie poradzić z drugą fazą, niż jakieś trzy. Innej sobie muszę dużo lepiej opanować pierwszą fazę. Znaczy, ten boss jest zły głównie przez Waterfall, a dla większości ludzi. Nawet już nie chodzi o to, że ma dwie fazy. Au, zjebałem. Dobrze, zdążyłem. Nice. Nie mam staminy. Muszę bardziej uważać na to, ile mam staminy właśnie. Zwłaszcza, że jednak te ataki mnie tam wykoftują. Jezu! Co? To masz taki zasięg? Zawsze się na to łapie, mam wrażenie. Niedorzeczny boss z dwoma fazami? Cieszcie się, że nie słyszeliście mojej reakcji na DLC do Dark Souls 3. Aczkolwiek podejrzewam, że każdy miał taką reakcję. Przynajmniej o ile nie zostało mu zaspoilowane. To mnie powinno trafić chyba. Ja do niej chciałem przeskakiwać. Dalsze mamy i dwóch tankach, więc dostaję P. Damage. O Boże! Dziękuję. Najgorsze jest to, że bąbelek tak naprawdę nic mi nie daje na Waterfalla jako tako. Plus to, że ona się leczy niezależnie od tego, ile zada, sprawia, że bąbelek tutaj nie jest jakoś specjalnie efektywny. Aha. Nice meme. Najgorsze jest to, że ja tak naprawdę muszę atakować w skoku, co mnie czasami narażę na takie kąty. I nie mam za bardzo czasu na to, żeby ją samemu, powiedzmy, atakować w odpowiedzi na nią. O Boże. Fajn. Jak już mówiłem, I am Malenia, Blade of Mikela, to jest coś, co gracze bardzo dużo słyszą. I tak
Jeżeli mam być w 300% szczery, to nie wydaje mi się, żeby powiedzmy zmiana broni mi jakoś specjalnie pomogła w tej walce. Może z Greatswordem byłoby ode mnie lepiej, bo Greatswordy też się generalnie stagerują. A jednak czas na ogarnięcie się po ataku jest nieco krótszy. Idź chuj. Jezu! Biegłem zamiast celować. Czemu to mi nie wchodzi? Ech. Przysięgam, że muszę sobie kupić pewnego dnia jakiś kontroler taki, który nie ma odłączonego kabla. Bo naprawdę mam wrażenie, że to, że kabel mi się odłącza, dość mocno psuje mi sprawy. Zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, żeby być nieco bardziej agresywnym w tej walce, mając Ultra Greatsworda. Ale powiem szczerze, nie wiem. Bo nie każdy atak, z tego co widzę, jesteśmy w stanie, powiedzmy... znaczy inaczej. Nie po każdym naszym ataku ona będzie zestagerowana. Tak? Co nie, to chyba nie pierwszy raz, kiedy się na to nabrałem. Oto jest przykład właśnie. O Boże. Estus. Zaraz pewnie Waterfall pójdzie. Fajnie. Oczywiście, że pójdzie. Jezu! Mogłabym mieć chociaż chwilę przerwy po tym jebanym waterfallu. Ja się zastanawiam, czy szybkie ataki z wyskoku nie są lepsze. Użyję Waterfalla teraz. Dawaj, nie. Czy on naprawdę to może kombować? Holy fuck. Jestem słony o to. Dajcie mi staminę. O kurwa! Mać! No i podanie.
Weź, leżeć, kurwo. To Waterfall? Nie. Jak już mówiłem, ona ma teraz tyle ataków, które sygnalizuje skokiem, że nawet nie można być pewnym, że zrobi coś, czego się do tej pory spodziewaliśmy. Oj. Dziękuję. O kurwa! Ale spokojnie. Aha. Joy, gun. Najgorsze uczucie, kiedy człowiek umiera mając te stosy jeszcze. Bo czułeś tak zacznę zastanawiać, czy nie mogłem tego rozegrać jakoś lepiej, żeby się wyleczyć i mieć jeszcze szansę. Dobra, zadaj sobie teraz jakieś full retard agro podejście, gdzie będę robił wszędzie, gdzie mi się wydaje, że się da. I jak widać zakończy się ono bardzo szybko. Wniosek? Ja nie umiem grać agresywnie. Co mam wrażenie, że tutaj akurat się średnio sprawdza, bo tutaj trzeba grać agresywnie, bo ona będzie wygrywać wojnę na wyczerpanie poprzez leczenie. A ja nie umiem wciskać obrażeń tam, gdzie można by je wciskać. Au. Tak spada obrywałem. Śmiałbym się, jakby to był stagger, kiedy ją wybił Water Fowla. Jezu, ten miecz jest jeszcze wolniejszy niż myślałem, że jest. Stresuje mnie to odrobinę. Bo często mam wrażenie, że po prostu jestem jeszcze w trakcie animacji, kiedy wydaje mi się, że ona już się skończyła. Będę się trzymał tego, że nie będę zmieniał broni na malenie, tak żeby nie było wątpliwości. Chcę przejść grę w całą Colossal Greatswordem i to się nie zmieni. To mnie nie trafiło. Ulala. Bestusik. Boży.
Dobra, skierujemy. Chyba za blisko byłem. O, byłem stosowanie za blisko, żeby spierdalać. Ezo! To było głupie z mojej strony! O, waterfall. Pewnego dnia nauczę się unikać waterfalla, jak jestem w dowolnym miejscu, a nie jak jestem daleko od niej, ale to jeszcze nie jest ten dzień, to na pewno. Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze, co mogę sensownie zrobić, żeby sobie dopomóc tej walce. Teoretycznie mogę próbować używać tych perfum nieszczęsnych. A już nie jestem pewien, na ile one mi, powiedzmy, pomogą, zwłaszcza, że jednak... konsumable. Fujka. One generalnie dość sporo dają, tak? No zresztą sami widzieliście, że różnica w samych zadawanych obrażeniach była widoczna. No, wydaje mi się, że moim problemem jest bardziej to, że ja nie unikam jej rzeczy. Aniżeli to, ile ja jej zadaję. Au. Jezu, ależ to było okropne. O Boże, moja stamina. Wiedziałem! Fuck! Jak widać, nawet te perfumy mi niewiele dają. Kurde. Pamiętaj, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o unikanie ataków, takie, powiedzmy, w 100% pasywne, tak, że po prostu stoi, unikam ataków i nie robi nic innego, to byłbym w stanie unikać większości jej rzeczy, które nie są OTV-em i tym kilkuhitowym combo, które ona tak szybko macha mieczem. Dużo większy problem jest z tym, że nie mam za bardzo kiedy atakować tak miarę bezpiecznie. Zwłaszcza, że przy takich atakach, jakie robię, to ona często coś tam mi się odgryzie, tak? Przez co, no, to nie do końca jest optymalne. O, właśnie. Jeszcze raz. O właśnie, to jest przykład klasyczny. Nie ma staminy. Waterfall. Nie ukrywam, że waterfall, kiedy nie ma staminy, to jest absolutny ból w dupie. Tak swoją drogą. Chcę też, żebyście wiedzieli, że tak... Jakby się nad tym zastanowić poważnie, to jeszcze ani razu nie pokonałem legitnie Maleni i tak jeden na jeden. Dosłownie ani razu jeszcze mi się to nie zdarzyło, więc jeżeli uda mi się na streamie, to będzie moje pierwsze legitne dla fanów Soulsów, huzdur, pokonanie Maleni. O, to mnie chyba powinno trafić. Może spróbuję zagrać tak, że będę próbować jej ataki. Zamiast samemu atakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiedział, po czym zrobił to.
Hehe. Nie wiem, chciałbym, żeby ktokolwiek powiedział mi, jak konsekwentnie, nie na zasadzie, że raz się uda, raz się nie uda, unikać tego ataku, w którym ona tak ciacha tym mieczem przed sobą. Bo to jest jedyne, czego tak naprawdę absolutnie nie toleruję w tej walce. Naprawdę wolę unikać Waterfalla niż tego. Pomijam też takie sytuacje jak tutaj, kiedy zabijam mi właśnie 9-hitowe combo. Ale ładny target. Polala. Zaszczuję, że ona zaraz będzie chciała te follow użyć. A wiecie co? Niech stracę. Yep. Ja nie z Waterfallem jest też taki myk, że jeżeli ona chce go użyć, to będzie się trzymała na dystans, ale rzucenie w nią czymś się sprawi, że ona go stygeruje nawet jeżeli jesteśmy daleko. Więc to też jest sposób, żeby jakoś sobie z tym pomóc. Czy teraz chcę użyć Waterfalla? Chyba nie. Sprawdzić można. Chcę. Widzicie, w pełni uniknięty Waterfall. Więc to nie jest tak, że się nie da. Tego za to nigdy nie uniknę, kurwa. Mam. Chuja w dupie. To co, malenia? Znowu? Nope. Nie tym razem. Aha. Najgorsze jest to, że człowiek sobie zdaje sprawę, że nawet jak przejdzie pierwszą fazę, to potem jeszcze druga na niego czeka. A co gorsza, ja mam ograniczoną ilość tych rzeczy do rzucania, więc od pewnego momentu zabraknie mi rzeczy na cygerowanie Waterfalla. Olala. To mi nie wyszło. Nie wiem, nie rozumiem tego ataku. Leżeć. A teraz odbierz, bo Waterfall. No co tam, koleżanko? Aha. Ulala! A, żem zgwidził. Tutaj straszliwie. To jest
Waterfall. To trochę wygląda jak Waterfall. Chciałbym, żeby to nie był Waterfall. Ech, niech trasę. Nie no, już by go użyła chyba. Wait. Wait. Right? Za każdym razem się boję tego gada, jak ona go tak używa. No Jezu! Nie mogę z tym atakiem, no. Dobra, dawaj głupie sukwo. Jezu, czemu mi się dol nie użył? Yep. To był strasznie dziwny atak. Nice. Halo? 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 Gno? Nie. Nie. Odmawiam. Kurwa stało! O, jestem bossem z Elden Ringa, muszę sobie wykonać pełne ataki, a nie czekaj, to nie poe, kurwa mać! Co to było? Pyszne skarle to, kurwa. Żyjemy. To będzie waterfall. Albo nie. To będzie jakiś chujowy atak. A to było chujowe z mojej strony. To jest waterfall.
pełni uniknięty! Let's go! O Boże, to było głupie! Holy fuck, ale to było głupie. Ależ to było głupie. Ale jestem głupi. Przyzwyczajenia z pierwszej fazy biorą górę. Czy ja mogę jeszcze sobie zrobić? Tak, mogę jeszcze. Jeszcze na parę mnie stać. O mój Boże, ja zrobiłem nie te, co trzeba. Czemu ja zrobiłem nie te, co trzeba? Jeszcze nawet nie widzę, gdzie on... Tu są. Śmiesznie było, jakby ona była podatna na cociznę jako skarletowa kurwa. Co ja zastanawiam się, czy nie opłaca mi się bardziej bąbelka za coś innego wrzucić. Spróbujmy tak. Użycie Mix Fizika pozwoli mi teraz używać Weapon Arta za darmo, a Weapon Art raczej na malenie jest całkiem spoko, bym powiedział. Wiecie co, czuję. Chyba nie czuję się ambitnie, bo już zaczęła do mnie biec. Aha. O Boże, chujowizna. To ją nie wybiło z tego? Holy fuck. A kurwa. O, oh, what a troll. Wyszniutko. Jakoś zawsze mnie denerwuje, jak bossowie mają losowo super armor na czymś. Zwłaszcza kiedy to nie są jakieś, powiedzmy, sygnalizowane mocno rzeczy, tak? No bo... Okej, okay, odpaliła w powietrzu, już jest waterfalla. Okej, okay, ma super armor, nie tykam tego, tak? Robi coś takiego, że po prostu wymachuje w nieco inny sposób mieczem. Ma super armor. He? A jeszcze nie?
A kurwa, nie zdąży mi się stamina zregenerować. Fuck. I ona teraz będzie chciała użyć tego waterfalla. Leć, Feniksie, leć. No i znowu ma super armo losowo, no Jezu! O, zajebiście. Co, może znowu będziesz miała ujemne HP? No już, kurwa, się bałem. Co, i nie przewidziałem jednej rzeczy teraz, jak o tym myślę. Bo używając tych wszystkich weapon artów, nie zostawiłem sobie many na tego, na perfumy. Ale trudno. Będziemy się bić z Maenią bez perfum. To ona śmierdzi, nie ja. A kurwa, to jest waterfall! Jezu, jak już mówiłem, ona w tej fazie ma tyle ataków, które wyglądają bardzo podobnie. Ten atak jest akurat najłatwiej karalny, jak tylko sobie przypomnę, jak się go unika. W sensie ten, po którym ona wbija to ostrze w ziemię i robi ten wybuch. A kurwa. To zgwiedziłem trochę. O Boże. Rip. A bo i nie rip. Żyjemy. O, o. Au. Muszę timing na to. O Jezu! Opanować. Bo jak się opanuje timing, to mówię, to jest idealny moment, żeby ją pobić akurat. Czekaj, czy to jest... Nie, to nie jest waterfall, bo by nie poddaszowała. O-o. Dobra, to jest idealny moment na Estus akurat. O-o. O-o. Kurwa. O-o. Estus? Dobra, to jest to. To. Kurwa. Nie pamiętam jeszcze do końca jej ataku w drugiej fazie. Zwłaszcza tych, kiedy ona w powietrze wyskakuje.
Mało detal, żegnam. Ej, ja żyję. Mało. To już nie żyje. Najgorsze jest to, że niby się wydaje, że dosyć ją bijem, a on ma praktycznie tyle HP, co na początku tej drugiej fazy. To jest zawsze tak demotywujące. Wydaje mi się, że zrobię sobie jeszcze jakieś trzy podejścia, jak nie to ten... Zrobię sobie przerwę dziś. Zwłaszcza, że jakby czuję, że... To jest do zrobienia, ale jednocześnie idzie ciężko. Czyli takie, no, nie do końca. Jeżeli jesteś, co mnie wkurwia w tej walce jako użytkownik UGS-a, to losowe dawanie bossowi super armora. Jakby rozumiem, że boss, który jest wtagerowany dosłownie za każdym razem, może być strasznie serwalny i w ogóle. Nie chcieli, żeby malenia taka była. Ale jednocześnie fajnie było, żeby to było jakoś bardziej sygnalizowane, niż jest obecnie. Aha, wyśmienicie, kurwa. Widzę, że ten pomysł z trzema ranami to był bardzo dobry pomysł, bo te, które teraz się dzieją, to kompletna porażka. Co gorsze, nawet nie mogę powiedzieć, że nie wiem, granie magiem byłoby tu dużo łatwiejsze. Głównie dlatego, że bossowie pod koniec gry mają tyle HP, że zwyczajnie nie starcza many na to, żeby ich bić spellami. O, patrzcie, oberwałem. Hehe. Nie mogę z tym atakiem, no. Teraz nie oberwałem, bo gra stwierdziła, że nie. Nie mam innego wyjaśnienia. Jeżeli to będzie Waterfall, to chyba zrobię Alt F4. Trzymaj się ciepło! Cześć!